witam wszystkich na konferencji taktycznej z rajdu Blackwing Descent. Postaram się przybliżyć szczegóły, jeżeli chodzi o mechaniki bossów. No i nie tylko. Właściwie wiele speli, jakie pojawiają się w trakcie walk, no, ustawienia odnośnie bossów i wiele innych zagadnień, które myślę, że w podstawowym stopniu pozwolą wam po prostu przyczynić się do zbicia danego bossa. Oczywiście jest to wiedza podstawowa, więc jeżeli chodzi o szczegóły stricte, warto sobie będzie doczytać już na internecie. Poruszę również kwestie bossów na heroiku. Ale tak samo to będzie podstawowe. Tak, witaj. Jak coś chcesz zadać pytanie, to na kanale zadawanie pytań. I teraz cicho, ok? A ja zaczynam omawiać pierwszego bossa. Pierwszy boss na rajdzie Blackwing Descent, z którym się możemy spotkać, może to być opcjonalnie albo Magmaw, albo wszystko się nagrywa, Wery. Nie no, no mamy podstawowe zagadnienia napisane, które muszę poruszyć. Wracając do meritum. Pierwszy boss, z jakim możemy się spotkać, będzie to, no załóżmy, że niechaj to będzie Magmaw. Walka z tym bossem składać się będzie z dwóch faz, które będą występować na przemian. Nazwijmy pierwszą fazę fazą normalną po prostu. I ta druga faza, o której mówię, to będzie faza przebijania. Generalnie będziemy musieli uruchamiać fazę przebijania w określonych odstępach czasu poprzez uszkadzanie odsłoniętej głowy robaka, czyli Magmawa, no nie? Natomiast faza główna, czyli ta normalna, o której mówiłem, z nią będziemy mieć do czynienia przez znaczną część walki. I będzie ona polegać zwyczajnie na tankowaniu bossa i trzymaniu na sobie jeszcze robaków, które się będą pojawiać, czyli te robaki się nazywają Lava Parasites. Jeden z tanków zawsze będzie stał przy bossie. Jeżeli nie byłoby nikogo przy bossie, to boss dostałby enrage'a, dlatego zawsze ten boss musi być trzymany przez kogoś. I teraz tak, boss będzie stunował główny cel agro, czyli ten main tanka, który będzie go trzymał, za pomocą spela taki Mangle się nazywa. I ten spell będzie zadawał mu duży damage przez 5 sekund. Po 30 sekundach zostanie on pożarty, czyli boss zeżre tanka, dosłownie. Wtedy rolę musi przejąć drugi tank. Następnie po wypluciu tanka, ten tank wypluty otrzyma debuff. Ten debuff nazywa się Sweltering Armor, co przede wszystkim zwiększy damage otrzymywany przez tanka, przez bossa, no nie? Czyli tank będzie dostał w pierdol. Co zrobić, żeby uwolnić tanka? Aby uwolnić tanka z tego połknięcia, trzeba kliknąć na bossie, właściwie przy bossie, przepraszam, taką zieloną strzałkę, która się pojawi. Powinien to zrobić off tank i dodatkowo jakiś, no zazwyczaj jest to melas. I teraz tak, bo mamy do czynienia tutaj albo z 10, albo z 25. Jeżeli mamy do czynienia z 10, to będą to dwie osoby, czyli off tank i jakiś melas, tak? Natomiast na 25 może to, muszą to być trzy osoby. Czyli klikają sobie tą strzałkę i co muszą zrobić? Muszą przypiąć bossa po wciśnięciu za pomocą skilla jedynki. Czyli przypinają bossa do takiego kolca. Kolec będzie się znajdował, znajduje się przed bossem. Do takiego kolca właśnie tą jedynką trzeba wycelować i przypiąć. Generalnie jak się uda to zrobić, czyli tank zostanie wypluty, wtedy można użyć Hero albo Bela na bossie. Mamy wtedy zwiększone obrażenia, więc no, to jest dobry moment, żeby wykorzystać po prostu ten fakt. Poza tym, teraz najważniejsza rzecz na tym bossie. Podczas walki mamy do czynienia z czymś takim jak Pillar of Flame się to nazywa. Czyli boss rzuci na osobę, która jest najdalej od niego oddalona to coś i po 2 sekundach nastąpi eksplozja. A po niej na ziemi pojawią się robaki, czyli z miejsca, gdzie to pierwsznie, po 2 sekundach pojawią się właśnie te robaki, które ta osoba musi zacząć kajtować. I teraz to jest bardzo ważna mechanika tutaj. RDPsi muszą pomóc w zbijaniu tych robaków w taki sposób,
żeby te robaki nie doszły do nikogo, bo jeżeli znajdą się przy kimś, to no, po prostu ta osoba może nie przeżyć tego. Czyli trzeba kajtować je i jednocześnie zbijać od obrażeń obszarowych. Najważniejsze tutaj w ogóle na tym całym bosie jest to, żeby kajtować je z daleka od rajdu. Czyli nie dopuścić zwłaszcza tego, żeby one gdzieś weszły do melasów, czy nawet do rangedów. No po prostu trzeba je trzymać na dystans. Jeżeli jest jakiś problem tutaj, to może ewentualnie off-tank je sobie wziąć na siebie i lekko przytankować. Czyli bierze Pillar of Flame na siebie. Tak zazwyczaj wygląda helping na dziesiątkach, bo na dwudziestkach, piątkach będzie trochę jeszcze inaczej. Wtedy mianowicie nie zawsze Pillar of Flame będzie atakował osoby z dystansu. To oznacza, że ulec mogą trafieniu także melasi. Dlatego inaczej będzie wyglądał podział grup niż na dziesiątce, no nie? Tankowie zatem na swoim miejscu będą, mele i hile z drugiej strony bossa się ustawią. Natomiast wszyscy rangedzi poza bossem w dwóch grupach, no po pół osób mniej więcej, no nie? I kiedy pojawi się pierwszy Pillar of Flame, zostanie rzucony na daną stronę sali. Czyli wszyscy, którzy na niej byli, no nie, będą musieli przenieść się na drugą stronę. I tak będziemy robić na przemian. Czyli jeżeli pierwszy Pillar of Flame na lewą stronę, to lewa strona przenosi się na prawą, prawa strona od razu się angażuje na slowy i ta strona, która uciekła od lewej strony, będzie dokładać deps po prostu na tą stronę, gdzie idą te robaki. I tak będziemy to robić po prostu na przemian, na błyskach piątkę. Teraz tak, przed końcem normalnej fazy boss rzuci jeszcze coś takiego, jak Ignition się nazywa, Ignition, czyli połowa sali po prostu będzie to widać w ten sposób, żeby się rozjaśni trochę i by po chwili wybuchnąć. Czyli cały rajd musi wtedy przejść na drugą, bezpieczną stronę sali, by uniknąć obrażeń od Massive Crashu tak zwanego. To jest w sumie cała kwintesencja walki na Magmawie. Nie ma tutaj nic poza tym bardziej skomplikowanego, oprócz tego wiadomo, że trzeba przypinać bossa, żeby uwolnić tanka, żeby go w pewnym sensie zestunować i zwiększyć damage rajdu na nim. No i najważniejsza mechanika to jest Pillar of Flame. I teraz tak, jeżeli mamy za słaby deps, to możemy sobie nie poradzić z tym bossem, więc musi być warunek taki, że no po prostu na dziesiątce, no to minimum najlepiej trzech, czterech rangedów, żeby po prostu te robaki łatwo schodziły, no nie? I pytanie, jak jesteśmy ubrani, bo od tego też będzie wiele zależeć. I teraz kolejna sprawa, slowy. Co zrobić, żeby po prostu te robaki jakoś spowolnić, no nie? No tutaj dobry byłby mag, bo on używa frosnowy, używa też Cone of Cold, no nie? Czyli może w pewnym sensie jakoś to zeslowować. Poza tym jakieś inne slowy też powinny na to działać, więc wystarczy się tego trzymać, żeby no, po prostu te robaki się nie rozlazły po całym rajdzie i trzeba je jak najszybciej zbijać. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o normę. To teraz może kilka słów na temat heroiku. Przede wszystkim wszystko będzie bardziej boleć oraz dojdą do tego tak zwane meteory, które będą wytwarzać ogień, który podąży za daną osobą. Więc, i meteory te będą tworzyć też konstrukty, które będziemy musieli jak najszybciej zbić. Przede wszystkim off-tank będzie musiał je złapać, żeby się nie rozbiegły. No i grunt to jak najszybciej zlać. Co tu jeszcze jest? Przy 20% życia ich zaczynają rzucać tak zwaną właśnie eksplozję, która zada bardzo duży damage. Jeden z healerów musi wtedy przypilnować tanka, który je trzyma. Do Pillar of Flame tutaj jeszcze się odniosę. Po prostu mogą wtedy kajtować dwie osoby, DPS jakiś, no nie, i tank. To tak jak było. Jest jeszcze faza spalania tak zwana, która rozpoczyna się przy 30% życia. Wtedy Nefarian zaczyna rzucać na rajd zaklęcia, czyli Nefarian się pojawi, no nie, i dołoży swoje 3 grosze do tej mechaniki i zacznie rzucać właśnie te zaklęcia zadające obrażenia obszarowe, więc wtedy musimy stanąć w jakimś tam spreadzie od siebie, żeby po prostu nie obrywać tym obszarówki, nie? To w sumie tyle. Nie ma tu nic skomplikowanego.
Dobra, jakieś pytania? Dobra. Rozstawienie. Jak się rozstawiałem? Bo chyba nie mówiłem o tym na tym bossie. Melashi, no to na wprost bossa. Z lewej strony od bossa grupa... Przepraszam. Na wprost bossa stoją tankowie. Z lewej strony od bossa, czyli tak jak boss jest... To jest prawa strona bossa dokładnie, bo boss jest zwrócony do nas przodem. To grupa melasów. No i rangedzi oddaleni trochę do tyłu, też w swojej grupce. Czyli zależy od tego, jaki będzie mieć deps. Będziemy musieli sobie poradzić z tym Pilar Flame, z tymi robakami. Jeżeli będzie słaby deps, prawdopodobnie będziemy musieli wyznaczyć off-tanka jakiegoś do łapania tych robaków na siebie. Tutaj chyba DK Frost dobrze się jeszcze sprawował. Miał slowy, więc był do tego chyba idealny. W każdym razie zobaczymy. No wszystko zależeć będzie od depsu. Dobra, no to żeby nie przedłużać, bo trochę będzie jeszcze tej bossów, przejdziemy sobie do drugiego bossa, czyli Omnotron Defense System. Właściwie to są bossy, cztery trony, nazwijmy je, czyli takie roboty. No i tutaj będziemy musieli użyć dwóch tanków. Nie ma tutaj berserka, także nie musimy się śpieszyć. W sumie podobnie na Magmawie, tam też nie było berka. No i tak, każdy z tych tronów otrzyma coś takiego jak pasek energii, który będzie służył jako licznik. Czyli każdy z tych tronów będzie aktywował się z energią 100 i dezaktywuje się jak osiągnie 0. Trwać to będzie mniej więcej 90 sekund. Czyli każdy nowo aktywowany tron stanie się aktywny, gdy pasek energii aktualnie tego trona osiągnie 50, czyli co 45 sekund pojawi się tron. Tankowie rozstawią się ogółem na dwóch przeciwległych rogach sali. Rozstawienie reszty rajdu nie jest aż tak istotne. Grunt to natomiast, żeby jeden tank łapał swoją stronę sali, a drugi tank łapał swoją stronę. System obronny aktywował będzie się podczas walki. System obrony będzie aktywował się podczas walki losowego robota. Przyjmijmy, że pierwszym jest Magmatron. W tym przypadku złapie go tank z lewej strony sali, a robot, który będzie aktywny jako następny, będzie połączony laserem. To będzie widać. Taki laser z wielką kamienną głową. Jeżeli chodzi o Magmatrona, teraz przystąpimy do omawiania tego, z czym będziemy mieć do czynienia. Czyli co ma Magmatron? Magmatron musi uważać na Incineration Security Measure, taki spell, który będzie bił wszystkich w pomieszczeniu. Jak sobie z tym radzić? Po prostu healerzy muszą to mocno odleczyć. Kolejna i nazwijmy to specjalna umiejętność Magmatrona będzie to Acquiring Target, czyli celował on będzie laserem w losowo wybraną osobę przez 4 sekundy. Osoby będące na linii strzał powinny i muszą odsuwać się z tej linii strzał, po prostu, żeby nie dostać. Osoba stargetowana przyjmie te obrażenia, czyli może odpalić się defensywnie, żeby to przeżyć. A healowie po prostu będą leczyć. Co jakiś czas bossy będą się zmieniać, tak jak mówiłem. Załóżmy, że kolejnym aktywnym będzie Elektron. I drugi tank, no, złapie go i będzie tankował w swoim rogu sali. Czyli tam z tej strony, gdzie stanie się aktywny, tam go złapie, żeby nie biegać po całej sali, nie łapać sobie bossów, więc będzie praktycznie miał tylko na kliknięcie taunta i go łatwo chyci. No i co? Wszyscy przerzucają wtedy cały deps na niego, włącznie z petami i totemami. To jest też bardzo ważne. W tym momencie może być tak właśnie, że ten poprzedni boss, którego biliśmy, czyli Magmatron użyje bańki i wtedy jak któryś z bossów użyje bańki, nie wolno go atakować, to jest bardzo ważne. Dlatego musimy szybko zeswitchować deps, czyli nawet tank trzymający tego poprzedniego bossa, no nie, musi przestać go bić, czyli po prostu nie generuje nawet agro na nim, po prostu stoi go, żeby nie przebić tej bańki. No nie? W przeciwnym razie, jeżeli uda się komuś z nas przebić tą bańkę, no to cały rajd dostanie takich wpierdol, że ciężko będzie to leczyć. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Elektrona, na co tu trzeba uważać? Trzeba uważać na Lightning Conductor, taki spell.
jest to rzucany na losowego gracza i po prostu ta osoba, która dostanie go na siebie, musi szybko odsunąć się od innych, aby nie zadać im obrażeń. Kolejna umiejętność to Electrical Discharge. Jest to coś w stylu, no, tak to można opisać, jak Chain Lightning szamana, no nie? Czyli będzie działać to na trzech graczy. Dlatego w walce z tym bossem trzeba będzie ustawić się w spreadzie, żeby po prostu ten damage nie rozchodził się na większą ilość osób. Pamiętajmy też, aby uważać na umiejętności takie właśnie niebitego obecnie bossa, bo ten poprzedni boss on cały czas będzie sobie używał speli, aczkolwiek my go bić nie będziemy. Poza tym to już mówiłem, że nie biłem go w trakcie trwania jego tarczy. To się nazywa Power Conversion, ponieważ działa ona podobnie do tarczy Magmatrona, czyli tamten tron ma tarczę i ten ma tarczę. Gdy kolejnym aktywnym bossem stanie się Arkanotron, wtedy łapie go, to jest po stronie tego pierwszego tanka, co łapał Magmatrona, czyli łapie go ten tank po swojej stronie sali i tankał go będzie wiadomo na swojej połowie sali, więc wtedy cały deps przerzucimy na niego. No i teraz tak. Arkanotron będzie rzucał pod losowego gracza niebieską plamę, nazywa się to Power Generator, do której wszyscy depsi i healowie muszą szybko wejść, czyli niebieska plama nie bije. A dlaczego tam wchodzą? Przede wszystkim po to, by mieć większy damage aż o 50% i regenerację many w przypadku rangedów, najbardziej to chodzi o healerów, czyli 250 per sekund. Jest to idealny moment też na użycie BLA Hero, pod warunkiem, że drugi tank nie tankuje obecnie Toxitrona. Jedynym w sumie mocniejszym atakiem Arkanotrona jest Arcane Annihilator, który należy przerywać. No i jak wrzuci sobie bańkę, no to wiadomo, złota zasada, jest bańka, przerzucamy damage, czyli bańka Power Conversion, nie bijemy go. Co tu jeszcze jest? Aha, Toxitron. Następnym właśnie bossem, czyli już ostatnim, będzie Toxitron. Jedną z jego umiejętności będzie Chemical Bomb, czyli wielka zielona chmura, która się pojawi i będzie ona zwiększać utrzymywane obrażenia osób w niej stojących. Ale co ciekawe, będzie działać także na bossa. Więc Wright odsuwa się od niej, a tank musi ustawić bossa w taki sposób, aby znalazł się on w niej. Czyli jak pamiętamy radę na Ulduarze, tam też pojawiała się akurat niebieska plama to była. Musieliśmy wyprowadzać po prostu bossy z tej plamy, bo dostawały większą damage. Tak tutaj jak pojawi się zielona plama, to bossa tank ustawia tak, żeby stał nogą po prostu w tej plamie, żeby obrywał damage od niej. Natomiast nikt już nie stoi, czyli taka sytuacja odwrotna trochę. Kolejna umiejętność bossa. Poison Protocol to się nazywa. Pojawią się takie trzy małe gluty, które będą gonić wybranych przez siebie graczy. No i co trzeba? No, trzeba je kajtować, trzymać się z daleka od nich po prostu. Natomiast reszta bossów wtedy przestaje bić bossa i przerzuca damage na te gluty. Trzeba jak najszybciej zbić. Gracze, gdy mają gluty na sobie, są zmarkowani wtedy zieloną strzałką nad głową, więc łatwo po prostu rozpoznać, kto musi uciekać, no nie? To w sumie tyle. Czyli widzimy, kwestia pozycjonowania na tych bossach będzie istotną sprawą. Musimy unikać, zapamiętać złotych zasad, o których mówiłem, czyli nie bijemy bossy, jak odpalają bańki. Pojawia się kolejny boss, przerzucamy damage. No i uważamy na wszystkie spele. Generalnie zalecany jest spread. Pora na omówienie bossa w wersji Heroic. Co tu mamy na Heroiku? Nefarion będzie raz na jakiś czas znowu się pojawi i będzie rzucał, utrudniał nam walkę. Czyli w przypadku Magmatrona będzie taka sytuacja, że gracz oznaczony jego umiejętnością to była Acquiring Target, po prostu zostanie wtedy unieruchomiony, a inni gracze będą musieli się poruszać, aby uniknąć takiego miotacza ognia. U Elektrona z kolei pojawia się zmieniona umiejętność Lightning Conductor, czyli
Będzie to obszarowy atak, który uderzy w cały rajd, ale zada mniejsze obrażenia, im bliżej tego danego gracza się jest. Arcanotron. Zamieni Power Generator, jego umiejętność, w obszarówkę na ziemi. Czyli tą obszarówkę na ziemi zamieni w taką bombę, powodując jej rozszerzenie, a następnie detonację dużej eksplozji, która może tutaj 1/4 pomieszczenia około nawet zajmuje. Toxitron z kolei wciąga Wraith w środek chemical bomby, czyli ta chmura zielona, o której mówiłem. Co tu się jeszcze dzieje? Energia bossów spada 2 razy szybciej, czyli trzeba będzie częściej zmieniać targety. W sumie to tyle. Ogółem, jakby porównać pierwszego bossa i drugiego, to niestety drugi jest trudniejszy. Czyli jak sobie nie radzimy na pierwszym bossie, to drugiego w sumie nie ma co nawet tykać, bo nie pójdzie nam lepiej. No chyba, że bardzo dobrze wykonujemy zalecenia taktyczne. To w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. Nie zagłębiałem się w stricte opisywanie dokładne. To jest tylko wyłożona teoria. Wiadomo, w praktyce niektóre z założeń teoretycznych przestają być aktualne i trzeba je dostosować do depsu, jaki mamy, do heala, do tankowania, żeby po prostu szybciej sobie poradzić z mechanikami bossów i jak najszybciej go zbić, zwłaszcza z tymi, gdzie pojawia się ogranicznik w postaci Berka. Dobra, przejdźmy teraz do poważniejszych bossów, jakim są cała kwadratowa rada, bym ich nazwał. Czyli jest tam Maloriak, Himaeron, no i jeszcze dochodzi do tego Atramedes. Maloriak zatem. Generalnie Berek tutaj się pojawia, czyli mamy go po 7 minutach. Walka z Maloriakiem będzie trudne i dwufazowe starcie. Czyli mamy fazę główną, nazwijmy ją, która będzie składać się z 3 podfaz aż. I faza ostatnia pojawi się, jak sprowadzimy go do 25% życia. A wtedy nastąpi już tylko i wyłącznie wyścig z czasem. Faza główna będzie podzielona na 3 podfazy, tak jak mówiłem, i nazwijmy je czerwoną, niebieską i zieloną, czyli 3 kolory. Cykl ten będzie powtarzał się na przemian do czasu, aż boss osiągnie te 25% HP życia. Główna strategia fazy tej głównej, czyli w której będziemy praktycznie cały czas większą część walki, będzie polegać sobie po prostu na radzeniu z addami, z którymi chcemy mieć do czynienia w trakcie zielonej fazy, a nie w trakcie ostatniej fazy. I to jest chyba najważniejsza mechanika Maloriaku. Czyli wtedy będziemy musieli mocno fokusować deps na bossie, a nie na adach. Mówię o ostatniej fazie. Witaj. Nie. Jak chcecie zadać pytanie, tak jak mówiłem, na kanale zadawanie pytań. Nie chcę! Dobra. Czyli tak jak mówię, ostatnia faza, musimy się skupiać na bossie, a nie na adach, bo nie ma na to czasu, żeby się pieprzyć zadami jeszcze. Czyli generalnie strategia będzie polegać na zarządzaniu, jeżeli chodzi o uwalnianie adów. Czyli będziemy chcieli uwolnić dokładnie 9 aberracji tych adów na cykl fazy. Oznacza to, że cast bossa, a nazywa się Relays Aberrations, musi pozostać nieprzerwany podczas, gdy wszystkie pozostałe będziemy przerywać. Aberracje te boss będzie chciał przyzywać minimum 4 razy i zarazem maksymalnie 6 razy na cykl fazy. Ciężko więc wyczuć, ile razy dokładnie to może być, bo to nie jest, że tyle i tyle, tylko może być albo tyle, albo tyle. W każdym razie zróbmy to w taki sposób, że na przykład przerwiemy pierwszy cast bossa, no nie, a pozwolimy mu wykastować kolejne 3, no nie, i mamy już 4, i ostatnie 2, jeżeli wystąpią, bo tak jak mówiłem, niekoniecznie muszą, będziemy już do samego końca fazy przerywać. To jest jeden ze sposobów. Nie musi tak być, ale będzie nam po prostu to łatwiej zrobić i lepsza będzie wirażka, że tak powiem. Wspomniane ady będą wychodzić po bokach sali, gdzie
Tam gdzie stoją takie pojemniki, jak sobie zobaczycie, jak wygląda sala, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Postaram się to wam jeszcze na filmie pokazać. Niestety teraz tylko nagrywam wokal, więc no nie mam jak tego pokazywać na tablicy. No i tak, pojedynczy cast bossa uwolnić może dwa ady z jednej strony i jednego z drugiej. Mniej więcej tak to wygląda. Czyli trzy, no nie? Łącznie. Off-tank musi tutaj je brać na siebie. Na początkowym girze ciężko będzie to zrobić na jednego tanka ze względu na, nazwijmy to, big w pierdol. Co ciekawe, każda z tych aberracji wzmacnia siebie i pobliskie aberracje ady za pomocą, to się nazywa growth catalyst. To wzmocnienie będzie się stakować, czyli im więcej ich uwolnimy, tym większy będzie w pierdol. Poza tym, ze względu na ten buff, tank musi je zabrać daleko od bossa. To jest bardzo ważne. Czyli na 25, na przykład jak mamy, dobrze jest je rozłożyć na kilka grup, czyli na przykład mamy możliwość wykorzystania dwóch off-tanków na przykład. Na 10 będzie trudniej, bo mamy jednego, dwóch. Czyli kwestia radzenia sobie z tymi adami jest tu bardzo istotną mechaniką na tym bossie. A poza adami, ważnym elementem będzie dispelowanie, na przykład przez maga, czy takiego czaru jak Remedy się nazywa. Jest to buff bossa, który przywraca mu życie i manę, a ilość leczenia wzrasta co sekundę przez 10 sekund. Dlatego tak ważny jest niemalże natychmiastowy dispel. No nie musi być to mag, ale magowi speed steel wyjdzie to na dobre, jeżeli chodzi o użyteczność. Poza tym trzeba będzie interruptować Arcane Storm. Zawsze. Ale to zawsze. Czyli... aha. No i to tyle. To teraz omówmy sobie trzy fazy, które... Zaczniemy od niebieskiej, później mówimy czerwoną i na końcu zieloną, bo to jest ta ostatnia. Czyli tak, niebieska faza. W tej fazie wszyscy muszą stanąć w spreadzie. Czyli niebieska faza będzie dotyczyć spreadu, czerwona staku, zielona adów, no nie? No i tak, czyli niebieska faza. Stoimy w spreadzie, no to jest minimum te 5 yardów, żeby było. Zwłaszcza mam na myśli tutaj rangedów. Natomiast melasi, jeżeli nie ogarniają, kiedy należy się tutaj rozbiegać, to lepiej, żeby od początku stali już w spreadzie. No to jest kwestia właśnie rozbiegania. Jest to bardzo ważny element tej fazy ze względu na dwa umiejętności bossa. I umówmy pierwszą z nich. Jest to flash freeze. Nie mylmy z flash freeze'em od Hodira. Jest to... W tym przypadku działa to w ten sposób, że boss rzuca to wyłącznie na rangedów, czyli celuje w jednego gracza naraz maksymalnie. Każdy, kto zostanie zamieniony wtedy w sopel lodu, musi zostać szybko uwolniony przez resztę. Jednakże ważne jest to, aby nie stać za blisko tej osoby, aby nie zamroziło reszty. Czyli jeżeli stanie sobie 10 osób blisko tej osoby, to zamrozi 10 osób i mamy wipe'a. Dlatego rangedzi muszą mieć te minimum 5 yardów spreadu. To jest taka podstawa na niebieskiej fazie. Hile. Co tu hile? Muszą, no przede wszystkim muszą uważać na to, żeby wyleczyć jak najwięcej tych obrażeń. Ze względu przede wszystkim tego, jak zbijemy ten sopel, to ta osoba oberwie mocny damage, więc trzeba będzie sfokusować healing na wyleczeniu tych obrażeń na tej osobie, którą rozbijemy z lodu. No i tak, kolejna umiejętność tego bossa na tej fazie to jest Beating Chili się nazywa. Boss rzuci ten spell wyłącznie na melasów, może być też na tanka, czyli jest to jedna osoba na 10 i dwie osoby na 25, tak to mniej więcej wygląda. I zada on obrażenia typu, no to jest frost, no nie, obrażenia frost zaatakowanemu graczowi i pobliskim graczom co sekundę przez 10 sekund. Dlatego to jest kolejna rzecz, dlaczego musimy stać w spreadzie na tej fazie. Czyli jest też taka opcja, że albo ta osoba po prostu oddali się natychmiast od reszty do czasu, aż zdolność po prostu się skończy, albo po prostu się nie oddali i zabije wszystkich. Więc to jest w pewnym sensie coś jak ten debuff, co się pojawiał na Frey na fazie z drzewcem, jak pamiętacie. Czyli jeżeli ktoś stał w radzie, to zabijał cały raid. No podobnie na Maloriaku, musi po prostu ta osoba
jeżeli robimy dziesiątkę, jedna osoba, na 25, dwie osoby, po prostu muszą odejść od innych na ręcz. Co my tu jeszcze mamy? Tyle chyba na niebieski. To teraz czerwona faza. Czyli pod tej fazy, w trakcie tej fazy wszyscy za wyjątkiem of tanka, jeżeli ten już zaczął tankowanie aberracji, muszą znajdować się przed bossem. Czyli na równo z tankiem, który trzyma bossa. Czasami tylko jeden z graczy będzie musiał odejść od bossa, ponieważ boss użyje na nim coś takiego jak Consuming Flames, a jest to debuff rzucany no, 3-4 razy mniej więcej na fazę całą i zwiększa on obrażenia temu graczowi od dwóch umiejętności bossa o nazwie przede wszystkim tu jest Scorching Blast. Poza tym ten debuff zada mu też obrażenia, które no, po prostu chwilę muszą wyleczyć. No i druga wspomniana umiejętność bossa to atak, który boss celuje w stożkowy obszar przed siebie. To jest najważniejsza rzecz tutaj, która dotyczy po prostu tego, żeby stać no, w staku, no nie? Czyli jeżeli boss pierdolnie ten atak, no to musi się to rozłożyć na wszystkich graczy w jednym obszarze, no nie? Żeby rozbić ten damage. Czyli no tego boss użyje 2-3 razy mniej więcej na fazę, no nie? I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę fazę. Dobra, no to teraz zielona faza. Czyli podczas tej fazy ten kocioł maloriaka, co tam jest, spowoduje, że każda jednostka w całej sali, w tym boss i jady, zostaną osłabieni za pomocą takiego śluzu, który się pojawi, to się nazywa... jest. Debilitating Slime to się nazywa. To jest debuff. I on działa w ten sposób, że buff aberracji o nazwie Growth Catalyst, o którym mówiłem przedtem, no nie, zostanie usunięty. A co w związku z tym? Daje nam to 15-sekundowy czas na ich zbicie i to zbicie obszarowymi zaklęciami. To właśnie w tej fazie będziemy zajmować się zbijaniem tych adów, które się nagromadziły z poprzednich. Generalnie początek tej fazy no, będzie wyglądał tak, czyli ten kocioł sobie wybuchnie, osłabi wszystkich tym śluzem, a boss zostanie odrzucony w stronę wejścia, a każdy będzie musiał wtedy stanąć blisko niego. Tank i melasi muszą ponadto uniknąć początkowego odrzucenia. Jest to możliwe, no nie? Ady wtedy należy przemieścić blisko bossa, aby zadawane im obrażenia też wpływały na bossa, dlatego to jest ważne, żeby się zestakować. Czyli jeżeli użyjemy sobie obrażeń obszarowych, to boss również dostaje wpiedla, a to będzie bardzo ważne w kontekście berka, który może się pojawić. No i co, najlepiej, aby te aberracje no, tutaj przenieść właśnie w kierunek już wcześniej nawet, w kierunek schodów, przed rozpoczęciem tej podfazy. Chile tutaj natomiast, no to muszę wiedzieć, że tank w tej fazie będzie zrywał bardzo mocny wpierdol od bossa i będzie on wymagał odpałek i giga heala. To jest kluczowe dla healerów. To tyle, jeżeli chodzi o te fazy. No i teraz faza ostatnia, czyli doprowadziliśmy bossa do tych mniej jak 25% życia. Co boss będzie miał dalej? Będzie miał ten cast remedy, o którym mówiłem. Czyli należy to dispelować. Przede wszystkim boss tutaj w ostatniej tej fazie będzie działał w ten sposób, że uwalnia wszystkie aberracje, które nie były przerywane. Czyli pamiętacie, te kasty, które nie przerywaliśmy, tutaj boss sobie te wszystkie ady z tych przyzwie i trzeba będzie je no, też szybko pozabijać, tylko chodzi o to, żeby było ich jak najmniej, no nie? Bo będziemy musieli skupić damage na bossie. I poza tym jeszcze, żeby nie było tak łatwo, przywoła dwa duże ady. Nazywają się one Prime Subjects, które przejmuje wtedy off tank i będzie starał się on kajtować. I jak pamiętacie Anuba na toku, to jak nadchodziła już ostatnia faza, to nie pierdoliliśmy się w zbijanie już, nie wiem, tam pierwszy cykadów zbijaliśmy, drugi cykadów zbijaliśmy, a trzeci cyk już sobie darowaliśmy, tank je wyprowadzał jak najdalej i po prostu wtedy przerzucaliśmy damage już na bossa wyłącznie, żeby jak najszybciej zbić go, zanim po prostu dojdzie do wykasowania całego rajdu. No i tutaj natomiast, znaczy w tym przypadku akurat nie będziemy nawet tykać tych adów, tank będzie sobie je latał dookoła pokoju z nimi, czyli będzie je kajtował, bym powiedział, nawet niż tankował, a my będziemy skupiać się na depsie, na bossie, czyli będziemy musieli go jak najszybciej zabić. Kolejna sprawa. Boss w trakcie tej fazy musi być tankowany tyłem do rajdu,
czyli no, twarzą do ściany, jeżeli można nazwać, że on ma twarz. Bardziej bym powiedział, że ma kawał mordy. No i dlaczego? Będzie dochodzi mu coś takiego jak taki spell Magma Jet się nazywa, czyli strumienie ognia się pojawił i main tank wtedy będzie miał 2 sekundy na oddalenie się, zanim maloriak obejmie wyznaczony obszar przed sobą ogniem, czyli na wprost swojej mordy będzie rzucał właśnie Magma Jetsy, czyli tank musi zrobić unik. No oczywiście nie taki unik, że obraca się w stronę rajdu i wszystko leci w rajd, tylko robi pod kątem, nie wiem, 45 stopni, odsuwa się trochę i zaraz powraca, no nie, prostuje bossa. Tak, żeby nie oberwał on ani rajd tym spellem. Został jeszcze jeden spell. Acid Nova to się nazywa. Czyli jest wtedy boss zadaje obrażenia obszarowe w całym rajdzie. Jak sobie z tym radzi? Po prostu trzeba leczyć. Nic, nie ma innego tutaj rozwiązania. No i co? Damage z tego spela tikuje mniej więcej co sekundę i tak przez 10 sekund. Będzie pojawiał się co 30 sekund, więc warto wtedy użyć no, odpałki na raid, no nie? Bańki jakieś, jakieś tego, sakry i tak dalej, bo po prostu może to być bolesne. No, ale najważniejszym detalem jest poradzenie sobie szybko z małymi adami, glutami. Dużych nie ruszamy, prime subjectsów nie ruszamy. Je tank zbiera i wyprowadza od nas jak najdalej. No trochę jest tutaj tego wszystkiego. Poza tym jeszcze boss, aha, zapomniałem powiedzieć, kurde, będą się pojawiać takie lodowe kule ze spela, to jest spela Absolut Zero się nazywa. Co 10 sekund będzie lecieć taka kula, trzeba jej unikać. Poza tym tutaj warto wspomnieć jeszcze, że te prime subjecty nakładają kumulujący się do 100 debuff na off-tanka o nazwie Rend. Nie Renta, tylko Rend. I tak tank wtedy i tak będzie co 6 sekund. Dlatego ważne będzie to, aby je dobrze kajtować przez off-tanka. Czyli jeżeli będzie to trudne, to wszelaka tej redukcja obrażeń, czasy odnowienia, czyli właśnie powinny wszystkie być zachowane na tą fazę. No i na ostatniej fazie wiadomo, używamy Hero, Bella, żeby jak najszybciej sobie z tym wszystkim poradzić. Czyli myślę, że jeszcze warto podsumować ostatnią fazę. Czyli to, co mówiłem przed momentem. Prime subjecty mają być kajtowane, nie tankowane na ostatniej fazie. Czyli tank jest zbiera i spierdala przed nim ze względu na tym, żeby nie obrywać dużej ilości debuffem rent. Kolejna sprawa. Unikamy kul, które pojawiają się za absolut zero. No i trzecia sprawa. Zbijamy małe ady, które pojawiają się na początku fazy i nie ruszamy tych dużych. Tank natomiast unika acid nowy, czyli jak boss się szykuje do uderzenia, po prostu robi unik, wraca z powrotem. Nie? No i co? Przepraszam, nie acid nowa, tylko magma jet. Pomyliłem się spell. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o ostatnią fazę. I w sumie, jeżeli chodzi o tego bossa, to teraz pochylmy się nad wersją Heroic. Tutaj generalnie dochodzi nowa podfaza do fazy głównej, czyli faza Darkness, faza mroku, Shadow, czy jak to zwał, którą wyjaśnię za moment. Reszta tutaj pozostaje bez zmian, oprócz tego wszystko bardziej boli, no to wiadomo, jak na wersjach heroicznych wszystko musi bardziej boleć. Czyli boss ma więcej życia, ataki wręcz są giga mocniejsze, podobnie jak ataki hadów. No i co ciekawe, Remedy tutaj regeneruje więcej życia i many bossowi. Dwa razy więcej aż, więc tutaj nie możemy sobie pozwolić na zwłokę czasu, że sobie zdispelujemy Remedy, a za jakieś 3 sekundy, tylko natychmiast ma to schodzić. Bo jeżeli nie, no to po prostu boss, no okaże się, że nie damy mu rady, tym bardziej, że ma berka. Że się bardzo dużo regnie w sensie. No i co, w ogóle obrażenia o bossa w ostatniej fazie zostały tutaj podwojone, czyli i niektóre spele po prostu będą występować częściej, czyli jak mówiłem wam, że tam coś wystąpi przez 10 sekund, co 30 sekund, to teraz będzie częściej, nie? No i co jeszcze? No to co? Kwestia w sumie... Aha, przepraszam. Berek zostaje wydłużony do 12 minut. Czyli będziemy mieć więcej czasu na poradzenie sobie z życiem bossa, które jest zwiększone i z mechanikami, które się pojawią.
To jest dobrze akurat, bo nie wyrobilibyśmy się w krótszym czasie. Poza tym, Ady, tutaj te prime subjects, to będzie ciekawa rzecz, czyli te, co wychodziły na ostatniej fazie. Dochodzi umiejętność taka jak fixate, która powoduje, że tam, gdzie się pojawią i zaagrują się na kimkolwiek, tam już zostaną do końca walki. Żaden taunt tego nie zmieni. Czyli tank, off-tank musi bardzo szybką reakcją się wykazać. Czyli jak tylko się pojawią, natychmiast taunt leci na nie, żeby się zaagrowały na nim. To jest tutaj bardzo ważne. No i co? Faza mroku w sumie, bo to o nią się rozchodzi. Czyli ta czwarta podfaza. Mamy czerwoną, niebieską, zieloną i teraz czarną inną nazwijmy. Faza mroku. Podczas tej fazy ona będzie trwać 95 sekund. Będziemy musieli radzić sobie ze zbijaniem adów. Czyli nowe ady dochodzą. W trakcie tej fazy boss nie będzie używał Remedy, nie będzie używał Arcane Storma, czyli jak pamiętamy, Remedy dispelujemy, Arcane Storm przerywamy i nie będzie używał też spela Relays Aberration, czyli nie będzie pojawiania się cyklu uwalniania adów. Natomiast dostanie on buff, nazywa się Imbued Shadow, co czyni go odpornym na taunty. Brzmi znajomo, no nie? Podobnie jak Vezax. Następnie boss przywoła 5 Vile Swills. Nie Wild Spirits, jak na Lich Kingu, tylko Wild Swills, które wyglądają jak ciemne szlamy. I rzucać one będą coś takiego na losowych graczy, jak Dark Sludge. Czyli tworzyć będą na ziemi ciemną plamę, która zadaje damage tym, którzy w niej stoją. To jest standardowa strefa pustki, no nie? Czyli taka strefa pustki, jak mniej więcej na Sartarionie pojawiała się od tego Drake'a jednego. Więc nikt w tym nie stał. No i będzie ona, czyli tak, obrażenia z takich dwóch plam lub więcej, bo ich się pojawi, one będą się kumulować, więc jeżeli plama pojawi się na plamie, to tym bardziej musimy szybko reagować, żeby z nich wychodzić. Poza tym, Maloriak rzuci około 7 razy na tanka taki spell jak Engulfing Darkness, co zmniejszy na nim healing aż o 100%. Przejebane. Co trwa 3 sekundy. Czyli teraz nie wiem, czy pamiętacie Loateba, podobnie było. Czyli był ograniczony czas na wyleczenie tanka. Jeżeli nie ryczyliśmy przez 3 sekundy pomiędzy Necrotic Plagą, no to po prostu no, później nie mogliśmy leczyć przez 17, jeżeli pamiętam dobrze. Czyli działa to podobnie jak na Loatebie, to Engulfing Darkness. I generalnie cała faza tutaj powinna polegać głównie na prawidłowym kitingu też adów, te Wild Swillsy. Pojawiają się one pod bossem zawsze i muszą być szybko łapane przez tanka i kajtowane. Kajtowanie ogółem ich powinno odbywać się przy samych ścianach. Dlaczego? Chodzi o to, aby nie zasrały nam środka pomieszczenia tymi plamami. Czyli pojawiają się pod bossem, off-tank je łapie natychmiast, wyprowadza pod ściany, no nie? A tankowie będą chodzić sobie no, z nimi wzdłuż ścian generalnie. Tak należy je kajtować, czyli nawet zgodnie ze ruchami wskazówek zegara, dookoła ściany. No i nikt poza tanki nie może być trafiony przez Engulfing Darkness, więc bossa trzeba będzie trzymać z tyłu sali. To jest ważne. Co my tu jeszcze mamy? No tank na Engulfing Darkness może się odpalić i chodzi o to, żeby po prostu nie zginął, no nie? Co my tu mamy? Tyle. Chyba. Wszystko chyba wyjaśniłem. Są jakieś pytania? Bo to jest skomplikowany boss. Tak właśnie czytam kanał, nie widzę tu żadnych pytań. No to lecimy dalej, nie? Bo tu już chwilę gadam. Czwarty boss, Adramedes. Boss na jednego tanka. Nie ma tutaj berka. Walka będzie składać się z dwóch naprzemiennych faz. Faza naziemna, ta będzie trwała 80 sekund i faza powietrzna 40 sekund. W obu fazach cały raid wtedy rozproszy się głównie, będzie zajmował się głównie unikaniem wszystkich umiejętności bossa, które się pojawiają, jest ich trochę. W trakcie fazy naziemnej, do niej przejdźmy najpierw, będziemy musieli głównie unikać poruszających się w stronę graczy dysków, czyli pojawią się takie sonar pulse. Czyli takie, jakby to określić, takie pulsujące dyski, no nie? Żółte. Pojawi się mniej więcej ich 4, które po zetknięciu z kimś zwiększą jego sound level o 7.
i zadadzą no, też trochę obrażeń. To nie są duże obrażenia, ale chodzi o to, żeby je uniknąć, żeby nie nabiło nam sound levela. Aby ich uniknąć, wystarczy poruszyć się w lewo lub w prawo. Jak pamiętacie drugiego bossa na Heart of Fil na Pandarii, to podobnie tam właśnie wyglądało. Przepraszam, pierwszego bossa, czyli tą murówkę taką. Podobne dyski się pojawiały. Tylko że one zadawały już damage. A tutaj mamy i damage, i mamy i ten poziom sound level. Gdy dojdzie komuś do 100, no to jest dead, że tak powiem, na danej osobie, więc nie możemy do tego dopuścić. Boss generalnie, tutaj jeszcze powiem kilka słów o tym sound levelu, czyli poziom głośności, tłumaczył na polski. Boss jest ślepy, no nie? Więc kieruje się echolokacją, coś takiego. Czyli jak macie duży sound level, no to macie przejebane. I generalnie sposobem, żeby zresetować ten dźwięk, jest i tylko jeden sposób. Resetuje on u wszystkich osób z rajdu. Nie użycie jednego z gongów, czyli podchodzicie do gonga, jeb w gonga i tracicie sound level. Idealnie by było jednak, jakbyśmy wcale nie musieli tego robić. Dlaczego, spytacie? No przecież po to one są. Ano dlatego, że gongi musimy sobie zachować do radzenia z pozostałymi umiejętnościami bossa. To jest ważne, zwłaszcza na heroiku. Jedna z osób z rajdu będzie unikała, będzie klikała w gongi, czyli na przykład wyznaczymy huntera do tego, no bo hunter się dobrze nadaje. I gdy na przykład usłyszał na komendę od raid lidera, że jebnij w gonga, no to najlepiej, żeby stała już blisko niego i po prostu walnęła, uderzyła. Poza tym w trakcie trwania fazy naziemnej boss użyje takiej umiejętności jak Sonic Breath, czyli DBM wtedy oznacza taką osobę czaszką i ta osoba, która ma wtedy będzie miała skupiona sobie uwagę u bossa, który po chwili zacznie w jej kierunku zionąć ogniem, czyli zwróci się w kierunku do niej i zacznie napierdalać ogniem. Jak coś z tym poradzić? Gracz ten natychmiast, ale to natychmiast, powinien zacząć okrążać bossa, biegnąc w stronę, gdzie jest jak najmniej ludzi, czyli nie biegniemy w stronę całego rajdu, tylko biegniemy w wolną przestrzeń, no nie? Tak żeby nie utrudniać uciekania ludziom, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że będziemy przerywać rotację ludziom po to, żeby spiedać z ogniami przez nich. Tylko szukamy odpowiednio wcześniej, wybieramy wolny rucksack, tak jak na Mimironie wybieraliśmy, jak pojawił się Shock Blast. Czyli nie uciekaliśmy w momencie, jak pojawił się Shock Blast, tylko już wcześniej widzieliśmy, gdzie są miny rozłożone i wtedy zaczynaliśmy uciekać. Nie po bombach. A jeśli ktoś znajdzie się wtedy na linii ziania ognia, no to... też wiadomo, musi unikać, nie może stać jak i czekać, no nie? Tylko też różnie to bywa, 25 jest mniej miejsca, 10 jest więcej, no to też jakoś w wirażku trzeba się wykazać, ani nie stać sztywnym jak patyk. Przeważnie płomień ten fokusował się będzie na tej osobie, to jest ciekawostka, która będzie miała największy sound level, czyli jak macie największy sound level, spodziewajcie się tego, że pojawią się na was brefy. No i bref będzie trwał 6 sekund. Mag będzie miał łatwo, bo użyje blinka. Hunter sobie odskoczy, a taki paladyn co zrobi? Nic. Chyba że dostanie piórko od Preya, to wtedy się mu łatwiej będzie. Ale to nie jest problem. Co ciekawe, czyli tak, jeszcze jedna ciekawostka. Co ciekawe, im wyższy będzie sound level, tym szybciej ten płomień będzie za kimś zapierdalał. Czyli jeżeli ktoś ma 80 sound level, to oj, będzie miał przesrane. No i tak, jeżeli płomień kogoś trafi, to oprócz tego, że no, bardzo szybko nabije sound level, bo chodzi o to, że będzie nabijał sound level, czyli jak sięgnie was ten płomień, wycisz się. Bo mi przerwałeś, dobra. Zmutowałem go. Czyli tak... Czyli co, nabije sound level bardzo szybko i ucieczka będzie wtedy trudniejsza lub wręcz niemożliwa, no nie? Umiejętność ta nie będzie dotyczyć tanka, więc przynajmniej tyle dobrego. Jedyną opcją przerwania tej umiejętności jest uderzenie w gonga, ale nie będziemy tego robić, tylko wystarczy po prostu szybko uciekać. To coś takiego jak płomienie na Jaraxusie na Tocu. Czyli nie śpimy, tylko uciekamy. Nie możemy sobie pozwolić na zużycie gonga do takiego niepotrzebnego w sumie umiejętności, podczas gdy da się to normalnie uciec.
Poza tym, w trakcie tej fazy boss użyje coś takiego jak modulation. Czyli mniej więcej 4 do 5 razy na fazę się to pojawi. Zadane obrażenia z tego są nie do uniknięcia, ani no tylko do odleczenia co najwyżej. No i pora też najważniejszą mechanikę w całym starciu z tym bossem. Osoba, która została wyznaczona do zarządzania gongami, czyli ten hunter, czeka aż boss zacznie używać Searing Flames. Najważniejsza rzecz na tym bossie, nie ma ważniejszej. Tutaj DBM też służy pomocą, będzie pokazywał licznik, ile czasu jest do Searing Flamesów. Umiejętność ta zostanie użyta. Za ile zostanie użyta, będziemy wiedzieć. Kiedy boss użyje ją, wystarczy właśnie natychmiastowo uderzyć w gonga i musimy to zrobić. Czyli ten hunter nie może zaspać, tylko słyszy komendę albo już obserwuje, widzi, że boss zaczyna kastować, to natychmiast wali w tego gonga. Jeżeli nie zrobi tego, no to mamy szybki wipe w ciągu 2 sekund, bo ta umiejętność to coś takiego jak channeling, czyli zadaje 20 tysięcy obrażeń na sekundę aż i trwa przez 10 sekund, czyli w ciągu 3-4 sekund już mamy wipe'a. No i będzie jeszcze zwiększał obrażenia o 25%, więc szybko by nas to pozabijało. Po uderzeniu w gonga, oprócz przerwania tej umiejętności, zresetowania naszego sound levelu, o czym mówiłem przedtem, boss dostanie zawrotu głowy, czyli vertigo to się nazywa. To jest stan, w którym na 5 sekund będzie zdezorientowany i otrzymał będzie o 50% aż większe obrażenia. Można tutaj użyć heroizmu albo Bea. To wszystko, jeżeli chodzi o tą fazę, czyli fazę naziemną. I teraz przystąpimy do omawiania fazy powietrznej, czyli nastąpi ona, gdy Atramedes poleci sobie do góry i to będzie trwało 40 sekund, nie tak jak 80 sekund, czyli faza naziemna. No i w trakcie tej fazy lotnej praktycznie wszyscy będą musieli poruszać się w taki sposób, aby uniknąć umiejętności bossa. A ci, którzy mogą, powinni bić bossa wtedy, czyli Rangedzi no, zajmują się biciem bossa, nie marnują czasu na stanie. Boss tutaj zacznie używać, wybierze sobie dowolnego gracza i zacznie używać na nim coś takiego jak Rolling Flame Breath. Osoba stargetowana przez to ucieka dookoła sali, bliżej gongów niż środka sali, to jest ważne. No i na przykład jeżeli mamy na przykład maga, mag lub paladyn, no to w ostateczności mogą posłużyć się Ice Blockiem lub Divine Shieldem. Wtedy po zetknięciu się z tym płomieniem nie nabije im to poziomu soundu, ani nie otrzymają obrażeń. Czyli trzeba użyć takie przyspieszajki, defensywki i tak dalej. Jeżeli płomień osoby, który goni, już ją dotyka, czyli na przykład łapie paladyna, który nie ma bańki, no nie? No to i widzi ta osoba, że już wzrasta jej sound level, już że otrzymuje obrażenia, natychmiast powinna uderzyć w gonga. Ale to tylko w ostateczności, czyli nie robi tego hunter teraz, tylko robi to ta osoba, która ucieka z tym płomieniem. Czyli biegnie, czyli tak, boss na was napierdala i lecicie w stronę gonga po linii prostej i później rozchodzicie się na boki, no nie? I w momencie, jak już dochodzi płomień do was, walicie w gonga. Im dłuższy kiting, tym lepiej, no to wiadomo. To tak jak kajtowanie zombiaków na glucie, no tak. Po użyciu gonga, no zionięcie przejdzie wtedy na inną osobę i ona tak samo zaczyna uciekać, tak samo postępuje. Idealnie by było tutaj, jakbyśmy w trakcie tej fazy użyli tylko jednego gonga, no i wytrzymaj te 40 sekund, ale to będzie trudne. Więc tam no, powiedzmy te 2 gongi, jeden, 2 gongi, no to jakoś tak. Poza tym w trakcie trwania tej fazy boss będzie używał czegoś takiego jak Sonar Bombs, czyli kółka, które pojawiają się pod losowym graczem, należy z tego wychodzić. Czyli takie, teraz nie takie poruszające dyski, tylko kółka pod kimś, no nie, takie strefy pustki. Po zakończeniu tej fazy można użyć też Bela, no nie, i wtedy chyba najlepiej jest to zrobić, bo jest to dobry moment też na uspokojenie całego depsu i tak dalej, odpałki się odnawiają, bla, bla, bla. Chyba tyle. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o norma. No to teraz, co pytania nie ma, no to lecimy na wersję hero. W tym trybie walki, bo wszystko generalnie nie zmienia się pod względem wykonania. Jedyna jest to na różnica polega na tym, że 2 razy na fazę naziemną, no czasem 3 razy, pojawi się taki atak jak Obnoxious Fiend się nazywa, czyli wstrętny bies, tak go nazwijmy. Czyli leci jest taki wstrętny bies i będzie on biegł w czyimś kierunku.
Jest on odporny na slowy, pułapki, roty, stuny i wszystko inne. Skupiał się będzie na tej osobie, rzucając coś takiego jak obnoxious, co zwiększa poziom hałasu tego gracza o 10 i zadaje trochę obrażeń, czyli już mamy dodatkowy generator sound levelu od tego ada. Należy go szybko zabić, bardzo szybko. Na 25 tutaj, ile on miał HP, czekajcie, zobaczę. Tak, no, 232 tysiące życia ma na 25, na 10 155 tysięcy. No to trochę jest, trzeba będzie szybko sfokusować i zabić. Będzie to wykonane, im szybciej, tym lepiej. Poza tym będzie musiał uderzać w gongi bezbłędnie. Nie możemy sobie pozwolić tutaj na jakiekolwiek błędy, bo każdy niewłaściwym czasie uderzony gong już może doprowadzić do wipe'a. Ponieważ Nefarian będzie niszczył dodatkowego gonga, czyli utrudni nam robotę za każdym razem, gdy użyjemy jednego w fazie naziemnej. Czyli jak użyjemy jednego w fazie naziemnej, to Nefarian zniszczy nam też drugiego, czyli już mamy czarną dupę, że tak powiem. Zasadniczo pozostało wtedy tylko, jakby podsumować, to cztery fazy naziemne, trzy fazy lotne, by pokonać bossa. Poza tym Atramedes będzie miał, wiadomo, więcej życia, wszystkie jego umiejętności, poza Roaring Flames zadadzą więcej obrażeń, zwiększą poziom sound levela nabijanego. Pamiętać, jeżeli chodzi o taką refleksję, tutaj to należy pamiętać o tym, aby nie stać w płomieniach na ziemi, bo one nie leczą, tylko zwiększają sound level, zadają obrażenia. Musimy bezbłędnie wykonywać wszystko to, co robiliśmy na normie i jak najszybciej. Jeżeli jakaś ciamajda, powiedzmy, nabije sobie sound level do 90, a do Ceiling Flamesów jest jeszcze daleko, nie? To ma problem. I ja powiem tak, nie pozwolę mu na bezsensowne marnowanie gonga na nią i chuj mnie to obchodzi. Mamy ograniczoną ilość gongów i musimy wiedzieć, że kiedy ich używać. Czyli jeden gong na Ceiling Flames na fazie naziemnej uderzałem natychmiast i jeden gong na fazie lotnej w ostateczności. Jak ktoś mi pierdolnie w gonga albo ktoś się pomyli, to przerywamy wersję heroic i wipujemy. Nie leczymy, nie tankujemy, nie bijemy, tylko jest wipe. Bo musimy mieć, mamy wyliczone gongi. Nie możemy sobie pozwolić na niewłaściwe jej wykorzystanie. Co tu mamy jeszcze? W sumie tyle. Został tylko trash przed bossem, którego nie mówiłem. Ten trash jest dosyć ciekawy. Nie wiem. Miałem się nie pochylać nad trashami, ale może powiem kilka słów, bo to jest dosyć ciekawy trash. Czyli zanim boss się pulnie, zanim go przywołamy, stoją takie ady przed bossem. Jest cztery z jednej strony, z prawej, i cztery z drugiej. Generalnie działa ten trash w ten sposób, że kiedy jeden z nich umrze, z tych adów, leczy pozostałe do max HP i przekazuje im swoją zdolność. Czyli trzeba wybrać najbardziej optymalną kolejność do ich zbijania. Mogę podać tą kolejność. Przeczytam ją z internetu po prostu. A nie będę już rozpisywał, co dana znaczy. Czyli mamy tak, prawa strona. Spirit of Anger Forge jako pierwszy. Drugi to Spirit Taurizan. Trzeci to Spirit of Iron Star. Czwarty Spirit of Burning Ej. Lewa strona teraz. Pierwszy to będzie Spirit of Callhammer, drugi Spirit of Anvil Rage, trzeci Spirit of Molten Fist, a czwarty Spirit of Shadow Forge. To tyle, jeżeli chodzi o trash i bossa. Przejdźmy teraz do kolejnego bossa i to dosyć trudnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o wersję Heroic. Natomiast na normie nie powinien być przeszkodą. Czyli co? Himaeron. Ma on berka 7 minut. Walka będzie generalnie stosunkowo prosta, bo nie ma tutaj wielu wydziwiań, ale jednak bardzo bezlitosna, zwłaszcza dla healerów. Czyli jeżeli nie mamy dobrych healów, to nie ma co nawet podchodzić do niego. Będzie cała walka będzie wymagać też precyzyjnej koordynacji i info między tankami. Wekur, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale to będzie walka taka, że będziemy musieli między sobą się dobrze komunikować. Starcie ogółem będzie składać się z dwóch naprzemiennych faz. Faza stakowania i faza spreadu, tak ją nazwijmy. No i jeszcze ostatnia faza, trzecia, która już jest wyścigiem z czasem.
Dybos już dostaje enrage'a, goni nas, można tauntować, trzeba kajtować i tak dalej, to później o tym powiem. Walkę rozpoczniemy przez rozmowę z takim adem, nazywa się Fine Cool Einhorn. Jest to zamknięty w klatce goblin. Uruchomi on takiego robota, Bill O'Tron się nazywa i tak będę go nazywał, który wypełni całe pomieszczenie i obudzi bossa. Otrzymuję ponadto, zaraz gdy się to zrobi, taki buff, który nazywa się Finkles Mixture, czyli nie pozwoli umrzeć nam, dopóki będziemy mieć powyżej 10 tysięcy życia. I zamiast śmierci nasze życie zejdzie wtedy do 1 HP, czyli 1 HP będziemy mieli. Po każdym spelu bossa o nazwie Masakry, gdy boss użyje Masakry. Dokładnie po tym kaście ten buff zostanie wyłączony, czyli robot się wyłączy adekwatnie. No i adekwatnie od tego zaraz po tym nastąpi druga faza, gdzie głowy bossa zaczynają bić się ze sobą, czyli boss się wkurza sam na siebie, można powiedzieć, że nas nie zabił na masakrze. No i tym samym boss pojawi się channeling, 30-sekundowy feud się to nazywa. Co to wszystko znaczy? Już wyjaśnię. Czyli wiadomo, najpierw mamy fazę spreadu, czyli ta zanim wystąpi masakra, faza spreadu. Boss generalnie podczas tej fazy mocno klepie tanka za sprawą umiejętności o nazwie Swing, czyli mocny damage się pojawia na tanku, no, po prostu do odleczenia i tak co 4-5 sekund, czyli healowie muszą zwracać na to uwagę. Poza tym na main tanka boss będzie nakładał stakujący się debuff o nazwie Brick. Brick nie mylimy sobie z przerwą, boss sobie nie zrobi przerwy w trakcie walki. Debuff ten zwiększy otrzymane obrażenia fizyczne na tanku od bossa aż o 25%, a także zmniejszy otrzymywany healing o 15%. Dekacz będzie tutaj przejebany, ale cóż, nakładany ten debuff jest na tanka mniej więcej co 15-20 sekund i stakuje się maksymalnie do 4 staków, czyli można łatwo policzyć, że może być problematyczny. Zalecane jest więc co? No, aby tankowie się zmieniali po prostu w 3 staki, to chyba logiczne, nie? Jeżeli jest wpierdol za duży, to można zrobić też taką strategię, że aby off-tank przyjmował bossa na siebie przed double atakiem bossa i po tym przyjęciu obrażeń z powrotem zaczyna tankować main tank. Kwestia też dogadania a propos odpałek tanków, czyli jeżeli boss użyje sobie double ataku na osobie, która ma ten debuff nastakowany, no to może ją one-shotować. Więc dobrze było, żeby ten off-tank, który akurat nic nie robi, po prostu wziął na siebie te obrażenia chwilowe przez double attack, no i później zamiana miejsc. Co tam? Właśnie ten double attack. Co to jest double attack? Jest to buff na bossie po prostu. Buff dostaje bossa i może on wtedy wykonać podwójny cios. Czyli odbędzie się, to jest cios, który to jest tak pół sekundy nawet nie trwa. Czyli to jest giga szybki wpierdol. Czyli pojawi się on poprzez swing pod warunkiem, że został nałożony brick. Można się więc spodziewać, że atak ten nadejdzie nawet 4-5 sekund wcześniej, czyli możemy przewidzieć kiedy. To jest bardzo ważne dla tanków. No i dla healerów. Tankowie powinni mieć to na uwadze zwłaszcza. No i teraz ciekawy trip. Boss rzuci sobie masakrę co 4 sekundy, co nie? Czy to 4-sekundowy cast, przepraszam. Typu channeling i z 30-sekundowym czasem odnowienia, czyli jest to atak, jak już wspomniałem, który zabiłby nas wszystkich, gdyby nie ochrona zapewniona przez tego robota, Billa O'Trona. Warto jeszcze wiedzieć tutaj, że jeśli boss ma zaplanowany atak wręcz, to nie dojdzie on do skutku, podobnie jak double atak bossa, no przed masakrą, ani zaraz po masakrze, no nie? Czyli po użyciu masakry zostanie nam 1 HP i nas po prostu boss nie połanszotuje, bo będzie miał kłótnię wewnętrzną. I teraz bardzo ważny detal. Przed rzuceniem masakry nie wolno się zestakować. I teraz uwaga druga. Stakujemy się wyłącznie co drugą lub trzecią masakrą, ponieważ wtedy dopiero nadejdzie faza druga, czyli jak pojawi się pierwsza masakra, nie oznacza to, że pojawi się od razu feud. Czyli mniej więcej jest to co drugą, trzecią masakrę. Wtedy się dopiero stakujemy.
jak to rozpoznać? No leci masakra, zostaje nam 1 HP i widzimy, jak boss zaczyna kastować feud. To już widzimy, że to jest sygnał, że mamy uspokojenie, co nie? Teraz będzie spokojnie, możemy się na spokojnie zestakować. Boss nam nic nie będzie robił, nie będzie nas atakował ani tanka ciosami. Feud, to jak mówiłem, to jest ten channeling, podczas którego jego dwie głowy się kłócą i mamy 30 sekund spokoju. I co ciekawe, nie do końca spokoju, ponieważ dlaczego musimy się zestakować? Nie zwróciło wam to uwagi? Dlaczego się stakujemy? Ano dlatego, że pojawia się po 15 sekundach od rozpoczęcia feudu coś takiego jak, i to będą dwie salwy. Salwy Caustic Slime się to nazywa. To jest, one się pojawiają z 7-8 sekundowym opóźnieniem. Spell ten zaatakuje każdego, który jest jego celem, lecz atak ten w tej fazie w porównaniu z fazą poprzednią różni się tym, że te obrażenia zostaną rozłożone na pobliskich sojuszników w obrębie 6 yardów. Dlatego w fazie pierwszej staliśmy rozspreadowani i było to spoko, a tutaj w fazie tej feudu, czyli tej drugiej, te obrażenia już nie będą takie spoko, bo musimy je rozłożyć na wszystkich w obrębie 6 yardów. Czyli co robimy? Po prostu się wszyscy zbiegamy do pola. Healowie mają wtedy łatwiej healing, bo leczą AOE. No nie, ci co mają obszarowe healingi, to leczą. No i w ten sposób rozkładałem damage z tego Caustic Slime'a. To jest bardzo ważne. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to mielibyśmy wipe'a. Podobnie na fazie pierwszej. Jeżeli byśmy się zestakowali, mielibyśmy wipe'a. No to, dlatego ważne jest to, żebyśmy byli zestakowani. No. Jeżeli byśmy, no bo w ogóle w tej fazie, tej drugiej, Bill o tron jest nieaktywny. Czyli nic by nas nie uchroniło. Czyli generalnie no, musimy być zestakowani. No i teraz tak, gdy boss z powrotem zacznie rzucać masakrę, czyli użyje sobie te Caustic Slime i tak dalej, zacznie rzucać masakrę, to jest moment, żeby się odstakować. Można to wyczuć. 28-29 sekund już się rozspreadowywujemy, no nie? Ale zaraz po tym, jak pojawią się salwy Caustic Slime, nie wcześniej. Czyli pojawia się masakra, to jest moment, żeby się odstakować, stanąć tak, jak staliśmy w pierwszej fazie. W tym czasie Bill o tron przechodzi w tryb online, no nie? Czyli jak w drugiej fazie był offline, teraz będzie online. I healer tutaj będą musieli wyleczyć ludzi do minimum 10 tysięcy życia. No to co mówiłem, Bill o tron ratuje ludzi pod warunkiem, że mają więcej jak 10 tysięcy życia. Czyli wystarczy do tylu HP wykastować, wyleczyć ludzi. I po wykastowaniu tej masakry znowu wejdziemy właśnie do tej fazy spreadu i powtarzamy wszystko od nowa. Warto więc zauważyć, że w fazie spreadu Caustic Slime, jeżeli byśmy stanęli, nie daj Boże, właśnie tutaj w staku, zabiłby nas jak karaluchy, ponieważ rozprzestrzenia się na pobliskich graczy. I to w pobliżu 6 yardów. Na Caustic Slime to są 2 osoby na 10, a 4 osoby na 25. To też jest taka ważna informacja. Damage z tego Caustic Slime to jest typu Nature. Oraz poza tym, oprócz tego, że jest to damage, to jeszcze nakłada taki debuff zmniejszający szansę na naszą hita, chyba to jest na 3 sekundy. Czyli też utrudnia nam robotę całą. No i w zależności od many i przebiegu walki całej, musimy trzymać się tych wytycznych, czyli faza pierwsza spread, druga stack, rozbieganie na masakrze po drugiej fazie. No i zanim wejdziemy do ostatniej fazy, czyli poniżej 20% życia bossa, warto zatrzymać będzie damage i poczekać na kolejny feud. Czyli mamy mamy 22% bossa HP, czekamy na feud, no nie? Ponieważ na feudzie, jeżeli zaczniemy bić bossa i przekroczymy do 15%, go sprowadzimy na feudzie, to nie rozpocznie, jak tylko minie 20% HP, nie rozpocznie się od razu ostatnia faza. Czyli będziemy mogli go bić dotąd, aż się feud nie skończy. To jest bardzo ważna mechanika, na heroiku niezbędna, żeby zabić tego bossa. Czyli mamy 21-22% HP bossa, czekamy na feud. Złota zasada. To nam da bardzo dużą przewagę. Przede wszystkim będziemy musieli też dać sobie hero, no nie Bela. Czyli 20% HP bossa, odpalamy natychmiast Bela i rżniemy bossa, ile się da. Grunt to nie wejść po prostu do fazy trzeciej zaraz po masakrze bossa. To jest wiadomo, mam 1% HP, nie jesteśmy od leczenia, a tu boss w ostatniej fazie, no to jest w ogóle nieporozumienie by było.
W ostatniej fazie boss, co się tam dzieje? No boss zachowa swoje ataki wręcz i double attack. To jest jednak, jakby tego było mało, to wkurwia się po prostu. Zyskuje debuff morality. Mortality, przepraszam. Sprawia on, że bossa nie da się tauntować. Healing jest zmniejszony, a takie tam o 99%. Niedużo, nie? Czyli co? Czyli nie ma sensu w ogóle nas leczyć. No to jak my to przeżyjemy? Przecież nie przeżyjemy tego. No to co należy zrobić? A co ciekawe, żeby tego było mało, boss jeszcze zaczyna się o nie 15%, 150% szybciej się poruszać. No kurwa, gigaboss, no nie? No i to, jakie mamy pocieszenie? To jak to przeżyjemy? No jedyne pocieszenie to takie, że zadamy mu 10% więcej obrażeń. Więc jest to idealna faza, wiadomo, na użycie Bela, ale ochrona od Bilotrona tutaj będzie nadal aktywna, co pozwoli nam zyskać nieco na czasie. No niewiele na czasie, bo 150% szybciej zapierdala. Nie da się go tauntować, jest odporny na wszystko, można powiedzieć. I co? No leczenie jest bezcelowe, no nie? Więc atak bossa. No można, no nie wiem, no to jest one shot. Jak użyję double ataku, to jest one shot. No grunt, co musimy zrobić? Grunt to rozstawić się przed tą fazą. Zwłaszcza tankowie. A boss będzie. No będzie chodził za głównym celem agro. Dotąd aż dojdzie i go po prostu jednym strzałem zatłucze, no nie? Czyli jeżeli boss jest dalej od was, tym lepiej. Czyli ostatnia faza to jest kajtowanie. Te 20%, dajmy na to, że oby było 15%, żeby to było kajtowanie. Czyli bossa się kajtuje. Dobry byłby tutaj potion na speed na przykład. Czyli im dłużej, tym lepiej. I warto teraz taką sytuację doprowadzić, żeby odpalać się, jeżeli chodzi o przyspieszajki. Tutaj jest niezbędny no prey, zwłaszcza jeżeli chodzi o absorby, sobie przydają. No, moim zdaniem must have, zwłaszcza na heroiku. Na heroiku prey distinct to jest must have. No i druid może, no jak to przeżyć? No może przeżyć to, użyje frenzy regeneration, da mu to trochę czasu, no nie? Że się jakoś tam sam wyleczy. Vile Tank, no to używa Last Standa. Holy Prey co ma? Guardiana ma, no nie? Na tanka, to jest bardzo ważne. Holy Prey używa Guardiana na tanka, czyli dano nam to czas na zabicie bossa. Mag używa Mirrory, czyli zmienia, jakby się rzuci na niego boss, no to zmienia targety i boss idzie na Mirrory, a sam spierdala. Może użyć Invi, może użyć Blinka, żeby uciec. Hunterzy Rogalu to mają co mają? Trixy ma Rogal. Hunter ma MD, więc też sprytnie może oszukiwać. Można tauntować, znaczy, przepraszam, nie można tauntować, bo taunty nie działają. Czyli co? Aha, Rogal może jeszcze użyć Feinta, ma przecież Vanisha, no nie? Hunter ma Feint Deada, ma Disengage'a, może jakoś spierdalać. Warlocki mają Soul Shatter, to działa tutaj. Mają Portal, Preyowie mają Fade'a, Dispersję, co nie? Szamani mają Windshear'a, mogą zmniejszyć Treat'a bodajże. Paladinie to wiadomo, salwa, bańka, 8 sekund, bańka i stoi król, nie? To jest bardzo dobre tutaj. Czyli da się to przeżyć, mimo po prostu no, beznadziejnych sytuacji. To tyle, jeżeli chodzi o tego bossa. Natomiast problem pojawia się na wersji Heroic. Jest to bardzo trudny boss. Ktoś ma jakieś pytania? Bo to ten boss przeważnie jest ciężko zrozumieć jego mechaniki. Nie ma pytań. To przechodzimy do wersji Heroic. Boss ma więcej życia, to wiadomo. Najważniejsze zmiany to usunięcie feudu. Czyli ta faza, pamiętacie, druga, feud. Już jej nie ma. Znaczy się pojawia, ale boss nie kastuje feudu w tym sensie. No to wygląda to już przerażająco na samą myśl. No i teraz w fazie tej stacku, gdy Bilotron jest offline, co nie? Bo wtedy może w dodatku normalnie nas atakować, o zgrozo. Także masakra. Poza tym w ostatniej fazie dochodzi debuff w nazwie Mocking Shadows. Tego było mało. To jest najgorsze gówno, jakie może być. Czyli zadaje nam to damage wszystkim co 1,5 sekundy. No ale zaraz, szorbacz. Przecież jak my nie możemy leczyć na ostatniej fazie, to jak mamy to przeżyć? No właśnie. Disco Prey. Gdzie jest Disco Prey? No musi być. Wszystkie inne umiejętności trafiają generalnie na tym bossie za taką samą ilość damage'u jak na normie. Jednak tylko ten casting style atakuje większą ilość graczy o 1, czyli na 25 mamy teraz 5, a nie 4. Na 10 mamy
nie jedną, tylko dwóch, nie? I tak dalej. Jeżeli chodzi o taktykę na tego bossa, no, głównie będzie dotyczyć wirażki tanków. Którzy będą musieli tankować bossa adekwatnie od swojej fazy i no, dobrze było mieć tu trzeciego tanka w depcie. Chociaż są osoby takie jak Tłumic, które uważają, że można na dwóch. Spoko, można. Jak się ma dobry gear, to można. Zawsze można. Jak się ma dobrą taktykę, bezbłędnie się to robi, to można. Ale jak się wchodzi dopiero co, zaczyna się robić progres, nie ma się tych itemów z heroika jeszcze, no to się ma problem i się tego nie da zrobić. Bo jest to bardzo trudne do zrobienia w normalnych warunkach na dwóch tanków. Dlatego warto mieć nawet trzeciego tanka w depcie, czyli taki kot, na przykład druid. No to sobie bije bossa, napierdala i kiedy trzeba, misiek łapie i tyle, nie? No. Co tu, tak, no i tak. Ten właśnie DPS melee tank, o którym mówiłem, będzie sobie łapał bossa w trakcie fazy spreadu i przejmie na siebie wszystkie staki debuffu blink. To jest taka taktyka. Czyli nie będziemy, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, żeby nam tanków obciążać, więc on sobie przejmie debuff brick, a healy będą go po prostu cały czas leczyć powyżej 10 tysięcy życia, no to wiadomo. Drugi, tutaj main tank, a niech tauntuje bossa przed każdym double atakiem na przykład. Czyli jak się będzie miał pojawić double atak, łapie bossa na chwilę, tak żeby staki się na nim nie nabiły, ale żeby przeżył double atak. Czyli ten DPS w melee tanku, DPS w formie tanka po prostu nie zginie, bo jakby miał na sobie double atak, to by nie przeżył. A tak tank chyci obrażenia i przeżyje. No i przeżyje double attack ten tank, main tank, nawet w trakcie fazy stacku, kiedy Biliotron jest offline, bo to się pojawia również na drugiej fazie. Będzie tylko jeden w sumie taki atak na fazę stacku, więc trzeba będzie stosować umiejętnie też odpałki, żeby to przeżyć. I tankowie tu muszą się wykazać bardzo dobrymi czasami odnowienia, podobnie jak hile, odpowiednimi odpałkami na tanków. No i co z trzecim tankiem, czyli off-tankiem? Na przykład Vekur. Będzie tankował bossa w trakcie fazy staku. Ponieważ staki od break na mele tanku w depsie uniemożliwiają mu przetrwanie wszystkich tych obrażeń. Wraz z damage'em mele bossa na tej fazie. Czyli ten pierwszy mele DPS tank nie może trzymać bossa na fazie staku. No nie może. Musi wtedy off tank złapać bossa na siebie. A ten jeden tank jest tylko main tank, będzie łapał double ataki, no nie? Czyli tak, off tank przejmuje sobie bossa, odpali się, by przeżyć. W miarę trwania tej fazy przetrwanie będzie coraz trudniejsze ze względu na stakowanie się tego bricka, no nie? Na szczęście jednak staki ten spadną mu później podczas fazy spreadu, więc nie powinno być z tym problemu. Ciekawostką jest jednak fakt, że hunterzy mogą stuntować też bossa, PT na przykład, aby przyjąć double attack. To jest ciekawostka i warto będzie to wykorzystać w momencie, gdy będzie kryzys z manu czy kryzys z odpałkami na danym tanku. Więc na pewno warto mieć Huntera w party na Blackwing Descent, obowiązkowo. Więc critical będziesz potrzebny. No. W ostatniej fazie, aby ją zrobić, oprócz szczęścia niemal najbardziej wymagane byłoby właśnie ta bańka od Preya. Czyli ciężko będzie zrobić bossa na heroiku, jak się nie ma disco Preya na ostatniej fazie. Ze względu na to, że no, healer wtedy nie mają 99% zmniejszonych healing, to już mówiłem, Mocking Shadows się je rozpierdą. Czyli mamy coraz mniej życia, coraz mniej, nikt nas nie leczy, a tu jeszcze boss zapierdala, nie? Czyli trzeba po prostu jakoś powstrzymywać te obrażenia. Poza tym wszystko inne się nie zmienia. Czyli tak jak mówię, istotna zmiana heroiku to jest to, że nie ma feudu. Czyli warto posłużyć się trzecim tankiem. Jeżeli mamy gear, jeżeli mamy wirażkę, wszystko, klasy, to można spróbować na dwóch tanków standardową taktyką, ale ja proponuję trzecią. To tyle, jeżeli chodzi o tego bossa. Jakieś pytania? Będziesz musiał hunterem złapać... Krytyka się pyta, jaka będzie jego rola. No to będziesz musiał złapać hunterem, na przykład, jak będzie kryzys petem, swoim przeżyć double attack, czyli stuntować bossa przed double attackiem z dystansu. Boss podejdzie pierdolnie petowi i natychmiast następuje zmiana. No nie chodzi o to, żeby na peta poszedł double attack, ale to w sytuacjach kryzysowych się to robi. Tak, tak. No coś to, ale to opcjonalnie, to nie spodziewałem się, to wykorzystuje. Dobra, no to co, ostatni boss, Nefarian.
Nefarion, drodzy państwo, najtrudniejszy boss, pamiętam pół roku temu 30 wipe'ów na nim, takie tam na kontencie jeszcze Firelandsów, także było zabawnie. Tu są osoby na Discordzie, które pamiętają tą zabawę chyba. Albo i nie, nie ma. To faza z Nefarianem. Mamy berek po 10 minutach i 30 sekundach. Standardowo dwóch tanków, czy healów najlepiej trzech, żeby było. Walka będzie składać się z trzech faz. Faza pierwsza. Zaczyna się, gdy zeskoczymy na dół, no nie, bo zaczynamy walkę z jesteśmy na platformie, zeskakujemy z platformy na dół i wtedy po prostu bossy zlatują. Możemy zaatakować Onyxiem, wtedy w sumie zleci Nefarian i, no i bijemy Onyxiem, no nie? W trakcie tej fazy walka będzie odbywać się z dwoma bossami naraz, czyli i z Onyxem, i z Nefarianem. Dojdą jeszcze do tego Ady. Z kolei druga faza zacznie się, gdy zabijemy Onyxiem, a wtedy Nefarian sobie poleci do góry, a platformę zacznie pokrywać lawa. Wtedy cały raid będzie musiał wskoczyć na trzy filary, których lawa nie przekryje. To są to takie słupy. No i w trakcie tej fazy będziemy musieli poradzić sobie z trzema adami, którym należy przerywać kasty, jak najszybciej je zabić. Jest to na to 3 minuty. Jeżeli nie zdążymy, to boss sam przyleci. Jeżeli ady zginą właśnie, no to też się zacznie ta faza. Wtedy lawa zniknie i wejdziemy w trzecią fazę. No w trzeciej fazie Nefarian sobie zleci na dół, trzeba będzie go jak najszybciej zabić. Zaznaczę jeszcze, że zachowa wszystkie zdolności z fazy pierwszej i zyska dodatkowe. Tak ogółem wygląda cała sytuacja, jeżeli chodzi o Nefariana. Proste, no nie można powiedzieć, że już wytłumaczyłem taktykę, koniec. No niestety nie. No niestety nie, bo jest to trudny boss. No i więc może zaczniemy od podstaw. To wszystko nie jest takie proste. Dobra. Czyli tak, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o tankowanie, no to jak tankować Onyxia, jak tankować Nefariana. Minimum 50 jadów od siebie, czyli pierwsza część platformy jest jeden tank trzyma Nefariana, druga część platformy tank trzyma w obrębie odstępu 50 jardów Onyxię. Dlaczego? Ano dlatego, że pojawia się buff, czyli Drone of Deadwick. Jeżeli są w obrębie 50 jardów blisko siebie, to zwiększy bossom szybkość ataku, dlatego nie możemy do tego dopuścić. Dlatego należy się po prostu tak podzielić. Jeden tank trzyma z jednej, drugi z drugiej strony sali. No i co? To są smoki, czyli wiadomo, nie trzymamy przodem do rajdu, nie trzymamy tyłem, bo pojawia się ogon albo brew, no nie? Czyli trzeba je trzymać po prostu, no tak, żeby rajd bokiem był skierowany. Onyxia, do niej przystąpmy najpierw. Posiada pierwszą umiejętność taką jak Lightning Discharge. Jest to atak obszarowy, który będzie regularnie co jakiś czas zadawał obrażenia celom po bokach Onyxii, zadając bardzo duże obrażenia typu Nature co sekundę na kilka sekund. Ciekawostką jest fakt, że łatwo stwierdzić, kiedy Onyxia ma zamiar rzucić tę umiejętność. Czyli Lightning Discharge pojawia się wtedy, gdy zaraz przed tym, gdy boki zaczną błyszczeć jej na kilka sekund wcześniej. Czyli widzimy, że Onyxia zaczyna błyszczeć, nie wiem, tak by ją wypełniała energia elektryczna i zaraz po tym pierdolnie. Więc po prostu musimy mieć to na uwadze. Co Onyxia ma? Ma właśnie pasek energii elektrycznej, który rośnie sobie powoli, a jak osiągnie 100, to takie tam pierdolnie eksplozje o nazwie Electrical Overload, który może doprowadzić do wipe'a. Pasek ten napełni się o 18 punktów za każdym razem, gdy Nefarian użyje swojej umiejętności specjalnej, jaką jest Electrocute, czyli porażenie prądem. Nefarian użyje tego za każdym razem, gdy straci 10% życia. Strategia walki więc w pierwszej fazie będzie dotyczyć kontrolowania zbijania bossów odnośnie ich życia. Czyli nie możemy dopuścić, żeby pierdolnął za dużo Electrocute'ów, no nie? Czyli żeby nie stracił za dużo życia, bo jeżeli byśmy na przykład bili samego Nefariana, to Onyxia by nas wymazała z powierzchni ziemi za pomocą Electrical Overload, no nie? Czyli po napełnieniu jej paska do 100. Czyli nie możemy w ogóle doprowadzić do tego overloadu, tak powiem. Czyli najlepiej zabić Onyxię będzie przed rzuceniem trzeciego Electrocute'a, no nie? Czyli jak sobie policzymy, 10% dejmuje Nefariana, to jest 90%. Drugie, 80%, czyli mamy nastakowaną energię już
20%, ma 80% życia, energia już jest napełniona 18 razy 2, no nie? Czyli nie możemy dopuścić na więcej przed... Po prostu musimy zabić Onyxy przed rzuceniem trzecim Electrocute, ponieważ w przeciwnym razie i pasek elektryczności no, osiągnie maksimum. Czyli najlepiej doprowadzić właśnie Onyxię do takiej sytuacji, że obniżymy Nefarena poniżej 80%, 80% życia, ale nie mniej niż 70%. Czyli optymalnie byłoby to 75% życia, albo 71%, to byłoby idealnie. Cholera, jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze po rozpoczęciu walki, krótko po wylądowaniu Nefariana, zespawnuje on 5 adów na 10 i 10 adów na 25, tak to wygląda, które nazywają się Animated Bone Warriors. Ady te mają bardzo duże życia, tak duże, że nawet nie ma sensu jej bić i nie powinniśmy jej bić, to jest ważne. Będą pojawiać się one w pierwszej i trzeciej fazie, ich mechaniki są identyczne. Ady te podatne są na szczęście na CC, na slowy, na roty, na szakle, na wszelakie stuny i tak dalej. Posiadają również pasek energii, podobnie jak Onyxia, który powoli spada im w dół. Czyli kiedy ten pasek im osiągnie 0, czyli to mniej więcej po 33 sekundach się wydarzy, wtedy po prostu ady się dezaktywują, czyli upadną na ziemię kości i zasadniczo znikną, nie? Czyli nie będzie problemu. Czyli trzeba będzie 33 sekundy z nimi wytrzymać. Warto wiedzieć o bardzo ważnym fakcie jeszcze. Pasek energii Ada zostanie uzupełniony, jeśli zostanie on dotknięty przez jakiekolwiek efekty typu Shadow Flame. Chodzi mianowicie o ataki też tutaj z briefu obu bossów, czyli nie możemy trzymać tych adów na wprost mordy bossów. Oraz na trzeciej fazie jest jeszcze coś takiego jak Shadow Blade Spark, umiejętność Nefariana, którą no, będę omawiał później, ale tak samo ze względu na tę umiejętność nie możemy doprowadzić, żeby ady w niej stały, no nie? Poza tym, jeżeli któryś z adów były dezaktywowane, ale gdy zostaną tym trafione, to też wrócą do życia i to z pełną energią, więc tym bardziej nie możemy tego dopuścić, bo będzie ich więcej niż powinno być. No i tak. Należy też wiedzieć, że w trakcie ady w trakcie swojego życia zwiększają zadawane obrażenie prędkość ruchu za każdym razem, gdy wykonują jakikolwiek atak wręcz. Czyli jeżeli ad do nas podejdzie, zacznie nas bić, na początku będzie spoko, pierwsze 2 sekundy. Później będzie coraz mocniej, aż nas zajebie, więc nie możemy dopuścić do tego, że ten ad będzie nas napierdalał. Bo to ten efekt ich ataku wręcz będzie się kumulował. Więc no, trzeba je kajtować, no, nie ma innego wyjścia. Tutaj Feral Druid byłby na przykład zebrać je wszystkie do kupy, no nie? Na 10. No na 25 będzie łatwiej, bo mam trzeciego tanka. 10, natomiast będzie tutaj większy problem. No i co? Wiadomo, trzeba będzie je spowalniać. Na 25 mam więcej klas ze slowami i tak dalej, więc to będzie łatwiej, mimo że będzie ich więcej, no nie? Czyli obowiązkowo należy to robić. Obowiązkowo mają pojawić się frost trapy, frost nowy, slowy jakieś, no klasowe, każda klasa praktycznie ma slowa, no nie? Czy jakiegoś stuna, no. To jest must have, zwłaszcza na trzeciej fazie, żeby to robić. No chyba, że mamy mocnego tanka, który trzyma na przykład Nefariana i mógłby je spróbować potankować, ale nie jest to zalecane. Przynajmniej nie na 10. Na 25 to łapie je off tank, sobie zbiera i kajtuje. No, nie, że tankuje, wszystkie do niego podchodzą, by go też zabiły, no i tylko slowy i trzyma je na siebie. Chodzi o to, żeby agro na nie zbić, na siebie, no nie? A nie, żeby się rozpierdolił po razie, tak jak Lava Parasites na pierwszym bossie, co nie? No i co, hile generalnie muszą się odpowiednio ustawić w trakcie tej walki, żeby jeden leczył jednego tanka, drugi drugiego. A trzeci healer, jeżeli jest, no to right, to byłoby dobre. Bo wiadomo, będzie te 50 yardów odstępu, czyli trzeba się odpowiednio ustawić. Rangedzi się ustawił w środku, no nie? Tak, żeby mieli range do bicia Onyxii i żeby szybko zeswitchować na Nefaria na przykład. To będę wyjaśniał zaraz, jak to wygląda z taktykami, także na spokojnie. No i tak, to co mówiłem. Jak sobie radzić z kwestią tankowania Onyxii, gdy będzie się pojawiać to błyszczenie i później, gdy będzie miała pierdolność? Co zrobić wtedy? Jak tank ma tego w ogóle przeżyć? No bo damage będzie po bokach bossa. Czyli tank musi obrócić, aby właśnie na czas tego Lightning Discharge była ona zwrócona tyłem do rajdu. Wybierzmy więc mniejsze zło. Jeżeli
albo przynajmniej nie ma innej opcji, ale nie ma sensu, żeby rozbiegać, żeby raid się rozbiegał, uciekał i tak dalej. W ten sposób można sobie poradzić z tą mechaniką w prosty sposób, czyli tank ją odwróci, no nie? Wybierze mniejsze zło, wybierze wpierdol do gonu niż Lightning Discharge. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię tej zbijania samych bossów, to musimy nie doprowadzić właśnie do tej dysproporcji między ich życiem, czyli najlepiej będzie na przykład rozpocząć zrobienie to w ten sposób. Zaczniemy bić Onyxię wszyscy o początku walki i sprowadzimy ją do low HP, na przykład do 10% życia. I potem wszyscy zeswitchujemy do Nefariana, co nie? Czyli Nefarian będzie miał już wtedy, bo tank też go trochę obije, nie wiem, 94% załóżmy. Czyli obijemy Nefariana do 80%, a następnie z powrotem wracamy do Onyxii i dobijamy ją. Chociaż to może już nie być konieczne, ponieważ tank, który ją tankuje, może już ją dobić, no nie? To byłaby sytuacja idealna. Choć najprawdopodobniej to będzie chyba najlepsze. No co, tanki muszą tutaj też pamiętać, żeby się odpowiednio odpalać. Zwłaszcza gdy Nefaran będzie miał użyć Electrocute. Mówię o całości walki. Wtedy healę też muszą wylecieć cały raid przed każdym kolejnym porażeniem pronem, bo to jest damage na cały raid. I tank pod wpływem obrażeń od bossa, briefów i tak dalej, jeszcze jak dojebie Electrocute'a, Nefarian, to tym bardziej otrzyma zwiększone obrażenia, no nie? Czyli generalnie można to wyczuć w łatwy sposób, czyli jeżeli zbijemy 9% Nefarianowi i raid jest nieodleczony, to można zatrzymać deps i niech sobie heal wleczą tanka i tak dalej i później dobijamy do tego procenta i pojawia się właśnie Electrocute i jest pierdolnięcie z healowie, znowu leczą i tak dalej. To są już taktyki w trakcie bicia bossów. Konkretna, adekwatna sytuacja. To co, faza druga, nie? Czyli zbiliśmy Onyxię. Lawa się zaczyna podnosić i chowamy się przed tym, no, stając na filarach. Czyli podczas tej fazy Nefarian sobie poleciał do góry i będzie latał nad nami i będzie nas atakował poprzez Shadow Flame Barrage. W trakcie tej fazy pojawią się trzy ady. Chromatic Prototypes. Prototypes się to nazywa. Umieszczone one są na każdym z tych trzech filarów. Nie trzeba ich tankować. Jedyne co one robią, to używają spela o nazwie Blast Nova, który rzucają bardzo często. Ta umiejętność musi być przerywana za każdym razem, ponieważ zadaje masowe obrażenia całemu rajdowi. Czas rzucania tego zaklęcia jest stosunkowo długi, około 4 sekund. Na każdym z nich musi być jakiś więc interrupter przypisany. Czyli na przykład zrobimy sobie trzy drużyny, zanim rozpocznie walkę z bossem, wybierzemy sobie osoby, które mają iść na dany filar. Czyli w każdej z tych grup najpierw, żeby był jakiś heal i jeden interrupter. Mówię o 10. Na 25 będzie to na przykład 2 healerów, 2 interrupterów minimum. A na heroiku to już w ogóle 3 minimum, bo to jest szybszy cast. Ale o heroiku później będę mówił. Dobrze więc, aby był przydzielony interrupter rezerwowy. No dobrze jest, żeby był, bo nie mamy 2 szamanów na 10 w partii, nie powinniśmy mieć, więc wszystkie klasy będą musiały się odpowiednio posługiwać, a nie każdy mają ten sam czas interruptu. To ciekawe, jeżeli tutaj nie będzie problemu z healem, to RDPsi mogą też równolegle nakładać doty na Nefariana, jak będzie range, no i sprowadzać go poniżej 70% HP, no nie? W trakcie tej fazy drugiej. To nam da dużego plusa, jeżeli chodzi o wejście w trzecią fazę, no nie? I to w sumie tyle. Jak Ad wykastuje tę umiejętność, to mamy wipe'a, tak mogę to nazwać. Mamy przejebane. To jest praktycznie wipe. No i teraz tak, faza trzecia. Najważniejsza i najtrudniejsza w całym spotkaniu. Dotyczy ona reaktywacji tych adów, Reanimated Bone Warriors, z którymi będziemy musieli radzić sobie, a także radzić sobie z bossem. W tej fazie Nefarian zyskuje nową umiejętność. Shadow Blaze Spark. Powoduje to, że Nefarian wystrzeli kulę cienia w jednego z adów, z którego szybko zaczną rozprzestrzeniać się właśnie takie płomienie fioletowe. Iskra ta ma około 5 sekund czasu podróży, widać ją, co tankowi da wystarczająco dużo czasu na przesunięcie adów od tej lokalizacji, zanim ona pieprznie, bo jak pieprznie wady, no tutaj wiemy, czym to się skończy. Więc tank ma czas po prostu przesunąć ady albo przesunąć się z kajtowaniem adów w inne miejsce niż to, co ma się pojawić na ziemi.
Jeżeli któryś z graczy zostanie zraniony przez te płomienie, to prędkość ich rozprzestrzeniania się zwiększy. Czyli jak pamiętam Mimirona, kurde, na Firestarterze, czyli na heroiku, to płomienie podobne, no nie? Czyli rozprzestrzeniały się, to łatwo sobie można wyobrazić, że po prostu nie dopuszczam, żeby stać w tych płomieniach. No i bo zada to bardzo dużo obrażenia na sekundę. No i warto wiedzieć, że umiejętność i no, to już mówiłem, że płomienie ożywią każdego ada, zwróci mi 100% energii. Także usunie, aha, usunie to z wszystkich adów, które wejdą w tą strefę, wszystkie efekty slowów czy CC. To też jest ważne, żeby nie dopuścić do tego, żeby one stały. No i najtrudniejsza kwestia na tej fazie, no to kwestia kajtowania tych adów i radzenia sobie z tym ogniem, no bo boss będzie miał dużo procent życia, jak my wejdziemy w trzecią fazę i tyle czasu sobie poradzić z kajtowaniem będzie ciężko. Adów będzie coraz więcej. I jeżeli zbliży się któryś z tych adów do bliżej bossa, czyli na przykład do Melasów podejdzie, to Melasi mogą w ten sposób przesunąć na drugi bok Nefariana, czyli przejść przez bossa, no nie? I tym samym uniknąć obrażeń od ada, jeżeli się urwie taki ad tankowi, no nie? Jeżeli natomiast ady były właściwie zatankowane w tej pierwszej fazie, to te początkowe, co się pojawią w trzeciej fazie, będzie mu je łatwiej zebrać tankowi, bo będą kości z tych miejsc się pojawią te ady, no nie? Czyli warto byłoby, to jest taka ciekawostka, w pierwszej fazie te ady doprowadzić do takiego miejsca, gdzie w trzeciej fazie tank będzie wiedział, że tam się pojawią na początku, no nie? To już da nam dużego plusa. No i kiedy używamy Hero i Bela? No w trzeciej fazie, wiadomo, nie bez powodu. Tylko dobrze jest użyć, gdy mamy czasy odnowienia wszystkich depsów i każdy musi mieć czas odnowienia, czyli na przykład na początku trzeciej fazy, ewentualnie jak są problemy z trzecią fazą, to w połowie tej fazy, no i czyli w 30% bossa, gdy ten healing będzie potrzebny. I wiadomo, sprawa jest, że któryś z healerów będzie musiał trzymać tego tanka przy życiu, który będzie zbierał ady. I czasami mogą to być nawet dwie osoby do kajtowania, może druga osoba pomóc. No to jest trudna kwestia, żeby to też umiejętnie zrobić i nie zasrać całej sali płomieniami, nie? No i co? Wersja heroic. Życie bossa jest zwiększone, tak samo jak życie Onyx i adów. No adów to akurat i tak nie bijemy, więc to nam nie zrobi różnicy. Zostały zwiększone obrażenia wszystkich umiejętności i damage mobów samych. Poza tym dochodzą też znaczące zmiany. Podczas pierwszej fazy Nefarem rzuca Dominion, coś takiego, na jednego losowego gracza na 10 i 5 na 25 aż. Za wyjątkiem tanków. To działać będzie jak kontrola umysłu, czyli pasek graczy akcji, których to dotyczy, zostanie zastąpiony dwoma przyciskami odpowiadającymi następującym zdolnością. Pierwsza umiejętność, Free Your Mind. Natychmiast wyrywa to gracza spod kontroli umysłu. Fajnie, no nie super, ale jest jeszcze druga. Siphon Power. Nakłada to wzmocnienie Stolen Power na gracza. Nie ma to czasu odnowienia i jest rzucane natychmiast. Buff Stolen Power kumuluje się maksymalnie do 150 staków. A każdy stack zapewnia 3% wzrost obrażeń i leczenia, co może dać, jak łatwo policzymy, no nawet 450%, co nie? No to wow, 450% zwiększony damage healing, no to coś pięknego. Ale musi być jakieś ale, no właśnie. Kiedy gracz jest kontrolowany umysłowo, to jego postać zaczyna, no, no gdzieś biec w kierunku portalu takiego, który się pojawi. Jest taka linia, która połączy gracza właśnie z tym portalem, no nie? A kiedy gracz dotrze do tego portalu, natychmiast zginie. Więc już pewnie wiecie, że trzeba w odpowiednim momencie uwolnić się, użyć jedynki Free Your Mind, no nie? Czyli nastakować dwójką jak najwięcej tego bonusu, tego buffa, żeby mieć bonus do damage'u. No maksymalnie do 150 staków, co nie? I jednocześnie upewnić się, że zdążymy przełamać kontrolę umysłu jedynką praktycznie tuż przed dotarciem do portalu, byleby tylko nie zginąć. Wzmocnienie Stolen Power trwa tylko 15 sekund, to też jest taka przykra wiadomość, ale zwiększa speeda również, czyli możemy jak przed całym portalem użyjemy Free Your Mind, to szybko wrócimy na swoją pozycję, bo mamy speeda zwiększonego.
A co ciekawe, jeszcze taka ciekawostka, osoby z dominium można slowować. To jest też ciekawe, czyli jeżeli taka osoba, bo ona jest pod mind control bossa, zeslowujemy, to użyjmy na przykład Earthbind Totem, to wydłużymy im czas drogi do portalu. To jest bardzo ważne. Czyli będą miały, nie będą musiały nadrabiać kroków zaraz po uwolnieniu i łatwo im będzie nas stakować dwójką z buffa. Czyli tutaj w sumie to sprawdziłby się Cone of Cold od maga zbiorowo, no nie? Na 25. Efekt stoła. Można nawet zamrozić te osoby. Ja tu nie widzę żadnych problemów z tym. No i druga faza teraz. Podczas tej fazy co 20 sekund Nefaran będzie rzucał eksplozji w Cinders. Na jednego losowego gracza na 10 i 3 na 25. Nakłada to debuffa i po 8 sekundach od nałożenia gracza eksploduje, zadając obrażenia, odrzucając dodatku wszystkich do lawy w promieniu 8 yardów. A wiadomo, te platformy i średnica to jest no 10 yardów. No coś takiego, więc mówiąc najprościej, nie będzie innego sposobu jak zeskoczenie ze swojego filaru do lawy danego gracza, który otrzymał to. Gdy ich debuff, ale nie od razu, tylko wtedy, gdy ich debuff będzie dobiegał końca, czyli 2 sekundy, 3 sekundy do końca, by sprawić, że wybuchnie on z dala od rajdu, te 8 yardów, że będzie zachowane. I zaraz po tym wraca on na fila, czyli tą osobę healowie muszą mocno leczyć, bo ona będzie w lawie, a w lawie jak stoimy, lawa nie leczy, tylko bije mocno. Poza tym w tej fazie ady będą miały skrócony czas rzucania blast nowy do 1,5 sekundy z 4 sekund, to jest dużo. A jak pamiętam, półtora, jak wykastuje ad blast nowy, to jest wipe. Masakra, więc cała faza skończy się, no, no dosyć szybko może się skończyć, jeżeli po prostu nie zabijemy, no nie przerwiemy tego casta. Poza tym wiadomo, że ady mają więcej życia, więc Nefarian wląduje nawet wtedy, gdy pozostałe jeszcze żyją, więc też musi mieć deps. Wspomnę jeszcze, zapomniałem jeszcze dodać, że Animated Bone Warriors, czyli to jest z pierwszej i trzeciej fazy ady, jest ich więcej. Jest 12 ich aż na 25 i 6 na 10, to sporo. Dezaktywować się natomiast będą dopiero po 55 sekundach, czyli minuta prawie, a nie po 33 jak na normie. Czyli mamy no, masakrę pod tym względem. Nefaran na heroiku jest ciężki. Którą mam godzinę? 20.00. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o konferencję taktyczną. Pytania są jakieś jeszcze? Super. Konferencja trwała ile? Półtorej godziny. Półtorej. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wiedza, którą przedstawiłem, pozwoli Wam się w sposób podstawowy przygotować do rajdu. Ewentualnie można skorzystać z innych poradników. Nie mówię, że jestem meritum jakąś wyrocznią. Ja tylko też zrobiłem to w sposób teoretyczny. Teoria nie zawsze się przekłada na praktykę. Tym bardziej, że mija już spory czas, pół roku od czasu, gdy robiłem ten rajd, więc też ta wiedza nie jest świeża i zależy też od serwera. Na każdym serwerze, na różnym serwerze są buffy różne i tak dalej, ale na pewno w podstawowy sposób ta wiedza, która jest zawarta tutaj na tej konferencji, pozwoli Wam się po prostu no, zbić te bossy na wersji normalu przynajmniej, bo na heroiku to w wielu kwestiach jeszcze nie powiedziałem. Postaram się następną konferencję na Bastion of Twilight bardziej skupić się na wersji heroicznej i już konkretne taktyki może zaprezentować. Natomiast tutaj no to mamy słowo teorii, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Dzięki zatem wszystkim za obecność, za wysłuchanie. Jakby się pojawiły jakieś pytania, możecie zadawać je u nas na Discordzie. Także zapraszam do komunikacji. No i widzimy się prawdopodobnie za 2-3 tygodnie ponownie na Bastion of Twilight. Zostaną jeszcze dwie konferencje na przed marcem, myślę, do zrealizowania. Także dzięki wszystkim, hej. Boss będzie miał dużo procent życia, jak my wejdziemy w trzecią fazę i tyle czasu sobie poradzić z kajtowaniem będzie ciężko. Adów będzie coraz więcej. I jeżeli zbliży się któryś z tych adów do bliżej bossa, czyli na przykład do Measów podejdzie,
to Mrasi mogą w ten sposób przesunąć na drugi bok Nefariana, czyli przejść przez bossa, no nie? I tym samym uniknąć obrażeń od Ada, jeżeli się urwie taki Ad tankowi, no nie? Jeżeli natomiast Ady były właściwie zatankowane w tej pierwszej fazie, to te początkowe, co się pojawią w trzeciej fazie, będzie je łatwiej zebrać tankowi, bo będą kości z tych miejsc się pojawią te Ady, no nie? Czyli warto byłoby, to jest taka ciekawostka, w pierwszej fazie te Ady doprowadzić do takiego miejsca, gdzie w trzeciej fazie tank będzie wiedział, że tam się pojawią na początku, no nie? To już da nam dużego plusa. No i kiedy używamy Hero i Bela? No w trzeciej fazie, wiadomo, nie bez powodu. Tylko dobrze jest użyć, gdy mamy czasy odnowienia wszystkich depsów i każdy musi mieć czas odnowienia, czyli na przykład na początku trzeciej fazy, ewentualnie jak są problemy z trzecią fazą, to w połowie tej fazy, no nie? Czyli przy 30% bossa, gdy ten healing będzie potrzebny. I wiadomo, sprawa jest, że któryś z healerów będzie musiał trzymać tego tanka przy życiu, który będzie zbierał łady. I czasami mogą to być nawet dwie osoby do kajtowania, może druga osoba pomóc. No to jest trudna kwestia, żeby to też umiejętnie zrobić i nie zasrać całej sali płomieniami, nie? No i co? Wersja heroic. Życie bossa jest zwiększone, tak samo jak życie Onyx i Adów. No Adów to akurat i tak nie bijemy, więc to nam nie zrobi różnicy. Zostaną zwiększone obrażenia wszystkich umiejętności i damage mobów samych. Poza tym dochodzą też znaczące zmiany. Podczas pierwszej fazy Nefarian rzuca Dominion, coś takiego, na jednego losowego gracza na 10 i 5 na 25 aż, za wyjątkiem tanków. To działać będzie jak kontrola umysłu, czyli pasek graczy akcji, których to dotyczy, zostanie zastąpiony dwoma przyciskami odpowiadającymi następującym zdolnością. Pierwsza umiejętność, Free Your Mind. Natychmiast wyrywa to gracza spod kontroli umysłu. Fajnie, no nie super, ale jest jeszcze druga. Siphon Power. Nakłada to wzmocnienie Stolen Power na gracza. Nie ma to czasu odnowienia i jest rzucane natychmiast. Buff Stolen Power kumuluje się maksymalnie do 150 staków. A każdy stack zapewnia 3% wzrost obrażeń i leczenia, co może dać, jak łatwo policzymy, no nawet 450%, co nie? No to wow, 450% zwiększony damage healing, no to coś pięknego. Ale musi być jakieś ale, no właśnie. Kiedy gracz jest kontrolowany umysłowo, to jego postać zaczyna, no... No gdzieś biec w kierunku portalu takiego, który się pojawi. To jest taka linia, która połączy gracza właśnie z tym portalem, no nie? A kiedy gracz dotrze do tego portalu, natychmiast zginie. Więc już pewnie wiecie, że trzeba w odpowiednim momencie uwolnić się, użyć jedynki Free Your Mind, no nie? Czyli nastakować dwójką jak najwięcej tego bonusu, tego buffa, żeby mieć bonus do damage'u. No maksymalnie do 150 staków, co nie? I jednocześnie upewnić się, że zdążymy przełamać kontrolę umysłu jedynką praktycznie tuż przed dotarciem do portalu, byleby tylko nie zginąć. Wzmocnienie Stolen Power trwa tylko 15 sekund, to też jest taka przykra wiadomość, ale zwiększa speeda również, czyli możemy jak przed całym portalem użyjemy Free Your Mind, to szybko wrócimy na swoją pozycję, bo mamy speeda zwiększonego. A co ciekawe jeszcze, taka ciekawostka, osoby z Dominium można slowować. To jest też ciekawe, czyli jeżeli taka osoba, bo ona jest pod mind control bossa, zeslowujemy, to użyjemy na przykład Earthbind Totem, to wydłużymy im czas drogi do portalu, to jest bardzo ważne. Czyli nie będą musiały nadrabiać kroków zaraz po uwolnieniu i łatwo im będzie nastakować dwójką z buffa. Czyli tutaj w sumie to sprawdziłby się Cone of Cold od Maga zbiorowo, no nie? Na 25. Efekt slow. Można nawet zamrozić te osoby. Ja tu nie widzę żadnych problemów z tym. No i druga faza teraz. Podczas tej fazy co 20 sekund Nefarian będzie rzucał Explosive Cinders na jednego losowego gracza na 10 i 3 na 25. Nakłada to debuffa i po 8 sekundach od nałożenia gracz eksploduje, zadając obrażenia, odrzucając dodatków wszystkich do lawy w promieniu 8 yardów. A wiadomo, te platformy i średnica to jest no 10 yardów. No coś takiego, więc mówiąc najprościej, nie będzie innego sposobu jak zeskoczenie ze swojego filaru do lawy danego gracza, który otrzymał to.
gdy ich debuff, ale nie od razu, tylko wtedy, gdy ich debuff będzie dobiegał końca, czyli 2 sekundy, 3 sekundy do końca, by sprawić, że wybuchnie on z dala od rajdu, te 8 yardów, że będzie zachowany. I zaraz po tym wraca on na fila, czyli tą osobę healowie muszą mocno leczyć, bo ona będzie w lawie, a w lawie jak stoimy, lawa nie leczy, tylko bije mocno. Poza tym w tej fazie Ady będą miały skrócony czas rzucania blast nowy do 1,5 sekundy z 4 sekund, to jest dużo. A jak pamiętamy, półtora, jak wykastuje ad blast nowy, to jest wipe. Masakra, więc cała faza skończy się, no dosyć szybko może się skończyć, jeżeli po prostu nie zabijemy, no nie przerwiemy tego kasta. Poza tym wiadomo, że Ady mają więcej życia, więc Nefarian wyląduje nawet wtedy, gdy pozostałe jeszcze żyją, więc też musi mieć deps. Wspomnę jeszcze, zapomniałem jeszcze dodać, że Animated Bone Warriors, czyli te z pierwszej, trzeciej fazy Ady, jest ich więcej. Jest 12 ich aż na 25 i 6 na 10, to sporo. Dezaktywować się natomiast będą dopiero po 55 sekundach, czyli minuta prawie, a nie po 33 jak na normie. Czyli mamy no masakrę pod tym względem. Nefarian na heroiku jest ciężki. Którą mam godzinę? 20:00. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o konferencję taktyczną. Pytania są jakieś jeszcze? Super. Konferencja trwała ile? Półtorej godziny. Półtorej. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wiedza, którą przedstawiłem, pozwoli Wam się w sposób podstawowy przygotować do rajdu. Ewentualnie można skorzystać z innych poradników. Nie mówię, że jestem meritum jakąś wyrocznią. Ja tylko też zrobiłem to w sposób teoretyczny. Teoria nie zawsze się przekłada na praktykę. Tym bardziej, że mija już spory czas, pół roku czasu, gdy robiłem ten rajd, więc też ta wiedza nie jest świeża i zależy też od serwera. Na każdym serwerze, na różnym serwerze są buffy różne i tak dalej, ale na pewno podstawowy sposób ta wiedza, która jest zawarta tutaj na tej konferencji, pozwoli Wam się po prostu no, zbić te bossy na wersji normalu przynajmniej, bo na heroiku to w wielu kwestiach jeszcze nie pojedziemy. Postaram się następną konferencję na Bastion of Twilight bardziej skupić się na wersji heroicznej i już konkretne taktyki może zaprezentować. Natomiast tutaj no to mamy suchą teorię, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Dzięki zatem wszystkim za obecność, za wysłuchanie. Jakby się pojawiły jakieś pytania, możecie zadawać je u nas na Discordzie. Także zapraszam do komunikacji. No i widzimy się prawdopodobnie za 2-3 tygodnie ponownie na Bastion of Twilight. Zostaną jeszcze dwie konferencje przed marcem, myślę, do zrealizowania. Także dzięki wszystkim, hej. Konferencje na Bastion of Twilight bardziej skupić się na wersji heroicznej i już konkretne taktyki może zaprezentować. Natomiast tutaj no to mamy suchą teorię, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Dzięki zatem wszystkim za obecność, za wysłuchanie. Jakby się pojawiły jakieś pytania, możecie zadawać je u nas na Discordzie. Także zapraszam do komunikacji. No i widzimy się prawdopodobnie za 2-3 tygodnie ponownie na Bastion of Twilight. Zostaną jeszcze dwie konferencje przed marcem, myślę, do zrealizowania. Także dzięki wszystkim, hej.